Przybędzie jest godzina 12, więc możemy rozpoczynać. Witam wszystkich obecnych na 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Witam panią burmistrz, witam panie i panów radnych, panie i panów przewodniczących rad osiedlowych, panie i panów sołtysów, witam kierowników i pracowników merytorycznych urzędu, witam prasę i wszystkich obecnych. Otwieram 30. sesję 6. kadencji Rady Miejskiej w Wadowicach. Stwierdzam, że zgodnie z podpisaną listą obecności w sesji uczestniczy 17 radnych, a więc wystarczająca ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Do przedstawionego Państwu porządku obrad nie proponuję żadnych zmian. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie ma. To przystępujemy do realizacji porządku 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Pozwólcie Państwo, że usiądę. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu 29. sesji Rady Miejskiej. Czy ktoś jakieś uwagi, pytania? Proszę pan radny od razu. Ja chciałbym, nie wiem, się będę odnosił do tej kwestii, dlatego proszę pozwala, nie, panie proszę. Dlatego sobie pozwalam tutaj zwrócić uwagę na to, że kiedy rozmawialiśmy o drodze 28 i o bezpieczeństwie na tej drodze, to przy okazji mojej ostatniej wypowiedzi w punkcie A12, w protokole jest to strona 10. Pan przewodniczący raczył był się wtrącić i powiedzieć, że pan komendant dziś powiedział, że przejścia na drodze krajowej 28 są bezpieczne. Ja się do tego odnosił dzisiaj, tego nie ma w protokole. I ja zobaczyłem nagranie, przegrane, sprawdziłem jedny. Będę się odnosił do fikcji, do czegoś, czego nie ma, a to zostało wypowiedziane. Chyba, że pan się wycofuje. Pytanie, czy pan się wycofuje z tych to, bo czy publicznie powiedzieć, że pan się pomylił, wycofuje się pan z tego? Nie, to przecież jest bezpieczne. Bardzo bym prosił, bo z tego mówienia sobie tak. Bardzo proszę o uzupełnienie protokołu, bo będę się z tego odnosił. Dobrze, dziękuję. Pan słowa pana przewodniczącego Zdzisława Szczura. Pan komendant dziś powiedział, że przejścia na drodze krajowej 28 są bezpieczne. Oczywiście. Bardzo proszę. Nie, ja oczywiście zdaję i przyjmujemy do tą uwagę pana do protokołu. To ja wiem, co trzeba zrobić. Proszę państwa, kto jest za przyjęciem porządku obrad? Nie, przepraszam, nie porządku obrad, tylko protokołu z 29. sesji Rady Miejskiej z dnia 34-14 roku z tą uwagą, która została zgłoszona. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie z przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach za okres od 1.5.2014 roku do 11.6.2014 roku. Komisje Rady obradowały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 26 maja i 6 czerwca 2014 roku w temacie Muzeum Miejskie, Nowa Wystawa, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, funkcjonowanie, zaopiniowanie projektu uchwały na 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach, wizyta w pawilonie E. Komisja Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju swoje posiedzenie odbyła 6 czerwca 2014 roku, zaopiniowała projekt uchwały na 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Wadowicach, wizyta w pawilonie E. Komisja Praworządności i Spraw Obywatelskich swoje posiedzenie odbyła 6 czerwca 2014 roku, w temacie rozpatrzenia skargi przekazanej do Rady Miejskiej. Komisja Rolnictwa i Ekologii 6 czerwca 2014 roku miała swoje posiedzenie i zaopiniowała projekt uchwały na 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Komisja Mieszkaniowa swoje posiedzenie odbyła 21 maja 2014 roku. Roku. Informacja na temat zaległości czynszowych oraz wywiązywania się mieszkańców zaległających z opłatami czynszowymi ze złożonych zobowiązań i informacja na temat budowy bloku komunalnego przy ulicy Garbanickiej. Pisma, jakie wpłynęły do Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym, to prośba mieszkańca Warszawy o nadanie tytułu honorowego przyjaciela Wadowic
Pismo Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wynikach postępowania wyjaśniającego dotyczącego rozpatrzenia przez Radę Miejską w Wadowicach skargi na działalność burmistrza Wadowic. Odpowiedź Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rezolucję Rady Miejskiej w sprawie zespołu ratownictwa medycznego. Odpowiedź Ministra Zdrowia na rezolucję Rady Miejskiej w sprawie zespołu ratownictwa medycznego. Korespondencja pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową i PEC Termowa w sprawie temperatury wody ciepłej użytkowej. Skarga na działanie kierownika MOPS Wadowice. Sprzeciw pracowników działu pomocy doraźnej z Wadowicach dotyczący zmiany składów zespołu ratownictwa medycznego z trzyosobowych na dwuosobowe. Wniosek o nadanie gimnazjum nr 2 w Kocznie imieniu świętego Jana Pawła II. Wniosek WPWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodą i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.8.2014 do 31.7.2015. Pismo w sprawie drogi Zawale w Kocznie. Pismo dyrektora SP nr 1 w Wadowicach w sprawie uchwały Rady Miejskiej określającej przydział stanowisk kierowniczych w szkole ze względu na ilość oddziałów. Wszystkie pisma i materiały są do wglądu w Biurze Rady. Proszę Panią Burmistrz o sprawozdanie z działalności Indysys. Sprawozdanie Burmistrza za okres od 29 kwietnia do 8 czerwca 2014 roku. W tym czasie Burmistrz wydała 27 zarządzeń, 15 dotyczyło spraw budżetowych, 5 gospodarki gruntami, 2 sprawy organizacyjnych, 1 inwestycji, 4 oświaty. Jeżeli chodzi o budżet, wprowadziliśmy dotację celową 71 199 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. 40 000 zł na realizację prac budowlanych w remizie OSP w Stanisławiu Górnym. 100 000 zł na modernizację dróg dojazdowych do Pól na terenie gminy Wadowice w 2014 roku. 26 359 dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przenieśliśmy z rezerwy celowej 2000 zł na wydatki do szkoły podstawowej Zawadce w związku z remontem komina i naprawą rynien w budynku tej szkoły. 30 000 zł to są wydatki związane z wykonaniem ścieżki zdrowia na terenie rekreacyjnym w Wenecjach, w Wadowicach. Mamy nadzieję zdobyć dofinansowanie z nowych projektów na ten cel, ale pierwsze trzeba wyłożyć swoje środki. Jeżeli chodzi o zarządzenia dotyczące gospodarowania mieniem gminnym, to nabyliśmy na rzecz gminy Wadowice działki położone w Barwałdzie Dolnym, zajęte pod drogę gminną, cena nabycia 900 zł, łączna powierzchnia 902 m kwadratowe. Sprzedaliśmy na rzecz współwłaściciela działki sąsiedniej udział 1/3 nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Powierzchnia sprzedawanej części to jest 155 m kwadratowych, wartość sprzedaży netto 8 000 zł. Przejęliśmy w formie darowizny działki w Jaroszowicach o powierzchni 360 m kwadratowych i 141 m kwadratowych zajęte pod drogę. Ustaliliśmy stawkę czynszu za dzierżawę gruntu położonego przy ulicy Lwowskiej Piłsudskiego 2 zł netto za metr kwadratowy w stosunku miesięcznym. Są to grunty, które będą wykorzystywane na miejsca postojowe między ulicą Lwowską a Piłsudskiego. Jeżeli chodzi o kolejne zarządzenie, to dotyczyło powołania składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne, powołałam sąd konkursowy do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Wadowicach. W skład sądu konkursowego weszli magister inżynier Walenty Wróbel, architekt przewodniczący, członkowie Stanisław Pena, Zdzisław Idzik, Teresa Radwan, Cycon, Marek Brzeźniak i inżynier Krzysztof Grajny. Jeżeli chodzi o sprawy oświatowe, to zarządzenie dotyczyło zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli z terenu gminy Wadowice oraz ogniska
pracy pozaszkolnej. Do końca maja te projekty organizacyjne powinny być zakończone. W okresie międzysesyjnym odbyło się wiele różnych imprez na terenie naszej gminy. Jednym z ważniejszych to był dzień 18 maja, dzień urodzin Ojca Świętego, wspaniała uroczystość na Wadowickim Rynku, zjazd szkół imienia Jana Pawła II, a po południu koncert orkiestr strażackich. Chciałabym tu bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom naszych szkół, którzy włączyli się w organizację urodzin świętego, a szczególnie pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach, pani Joannie Zając. 31 maja odbył się bieg Solidarności. Ilość uczestników, śladami Karola Wojtyły, ilość uczestników też była bardzo, bardzo duża i organizatorzy nie spodziewali się, że ten bieg będzie się cieszył taką popularnością. 4 czerwca gościliśmy w Wadowicach i w naszym urzędzie Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Byli to przeważnie emerytowani profesorowie, było to bardzo ciekawe spotkanie w ramach obchodów 650-lecia UJ-u, między innymi odwiedzili Wadowice. 8 czerwca na Wadowickim Rynku odbyło się Święto Ludowe Zielone Świątki. Przyjechało mnóstwo gości z całej Małopolski. Także no, były też poczęstunki dla mieszkańców i gości i było to no, też duże wydarzenie. Pierwszy raz takie święto odbywało się w Wadowicach. Zapraszam Państwa na przyszłą niedzielę, 15 czerwca. Odbędzie się kolejna edycja Małopolskiego Samego Smaku od godziny 10 do godziny 18 na Wadowickim Rynku. Będzie można popróbować specjałów regionalnych, szczególnie tutaj z naszego terenu. No i mam nadzieję, że któryś z naszych przedsiębiorców wygra i przejdzie do finału, który się odbędzie na krakowskim rynku. Kolejna sprawa, o której chciałam Państwa poinformować, to jest związana z oddawaniem szpiku kostnego. Akurat sprawa dotyczy jednej z mieszkanek naszej gminy, mieszkanki młodej dziewczyny z Jaroszowic i jako urząd postanowiliśmy bardzo tak mocno włączyć się w tą akcję honorowych dawców szpiku. Jutro jest spotkanie inauguracyjne w Jaroszowicach, więc jeżeli ktoś chciałby nas wspomóc, to zapraszamy bardzo serdecznie, ale będziemy propagować to w szkołach średnich, przy wszystkich imprezach, które są organizowane przez naszą gminę, aby po prostu tych dawców było coraz więcej. Będzie to robione wszystko profesjonalnie, będzie można od razu próbkę swoją do banku danych przekazać. Następna sprawa, prawie wszyscy już o tym wiedzą, ale warto to znowu przypomnieć, bo Wadowicki Rynek i rewitalizacja Wadowickiego Rynku i ulic sąsiednich, no to jest rzecz, która cieszy wszystkich. Jak się słyszy, ci co przyjeżdżają do Wadowic, jak ten rynek chwalą, to naprawdę serce rośnie. Gmina Wadowice wzięła udział w konkursie przeprowadzonym na najlepszy program rewitalizacji zrealizowany w latach 2007-2013. Zostaliśmy jednym z laureatów, zajęliśmy drugie miejsce, a pod względem oceny projektu, pod względem gospodarczym zajęliśmy miejsce pierwsze. Także to cieszy. Jeszcze jedna sprawa, o której chciałabym tutaj Państwa poinformować, dotyczy sprawy, która się ukazała w Gazecie Krakowskiej. A warto też o tym powiedzieć. Ukazał się taki artykuł w Gazecie Krakowskiej, że radny Klinowski wygrał w sądzie z burmistrz Wadowic. W
Wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie Mateusza Klinowskiego, radnego z Wadowic, który wystąpił przeciwko Ewie Filipiak, burmistrzowi gminy. Sąd stwierdził, że informacja o listach to sprawa publiczna i nakazał, by burmistrz podała, ile zapłaciła za ich wydrukowanie i wysłanie do mieszkańców przed referendum. Mateusz Klinowski twierdzi, że druki i nadanie listów kosztowało dużo. Wyliczyłem, że sięgnęło to 8 tysięcy złotych, a pieniądze pochodziły z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wadowiana, mówi Klinowski. Wykazałem przed sądem, że burmistrz ukrywa przed mieszkańcami niewygodne dla siebie informacje. Proszę Państwa, ta sama pani wydrukowała to, co jej przesłaliśmy i to, co przesyłaliśmy do Klinowskiego, więc mogę Państwa poinformować, że list był wysłany z pieniędzy prywatnych, przede wszystkim z moich środków własnych. Klinowski rozdziela to na druki jakieś bezadresowe i polecone, więc wysyłka polecona kosztowała 51 zł i 30 groszy, a pozostałe druki bezadresowe 2101 zł i 58 groszy. I problem z Klinowskim polega na tym, że on twierdzi, że to zostało wysłane z pieniędzy Wadowiana. Jest to poważne oskarżenie. Złożył w związku z tym doniesienie do prokuratury. Prokuratura mu to odrzuciła. Dostał odpowiedź, że pieniądze na ten cel nie są pieniędzmi publicznymi. I żeby już nie było żadnych dywagacji na ten temat, pozwolę sobie przeczytać sentencję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeżeli przyjdzie uzasadnienie, odwołam się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, dlatego że kwestia tutaj polega na tym, czy informacja o wysłaniu tego listu jest informacją publiczną. Jest to ciekawa sprawa, także bardzo mnie interesuje, jakie stanowisko zajmie Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej zobowiązuje burmistrza Wadowic do podjęcia czynności lub wydania aktu administracyjnego w zakresie wniosku skarżącego MK z dnia 11 stycznia 2014 roku w terminie 14 dni. Drugie rzymskie. Oddala wniosek skarżącego o zobowiązanie burmistrza Wadowic do przedłożenia rachunku nadania w Urzędzie Pocztowym przesyłki burmistrza. Trzecie rzymskie. Stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Czwarty punkt rzymski. Oddala wniosek o zasądzenie grzywny. Piąty. Zasądza od burmistrza na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czytam to dlatego, że informacja prasowa, a rzeczywistość to są całkiem różne sprawy, zresztą nie po raz pierwszy. A sprawa jest o tyle interesująca, że wydatkowanie prywatnych pieniędzy burmistrza nie jest według mnie informacją publiczną. Informacja publiczna to jest to, czy zostało to wydane z publicznych pieniędzy, czy nie zostało wydana jakaś kwota z pieniędzy publicznych. I dlatego bardzo jestem ciekawa, jak na ten wyrok zareaguje Naczelny Sąd Administracyjny. Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego burmistrz ma zrobić to, co tu jest w tej pierwszej instancji, czyli ma zareagować. Może decyzją administracyjną odmówić udzielenia informacji, bo takie ma prawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W punkcie 5 mamy ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży. Proszę panią kierownik Annę Makur o przedstawienie tutaj naszej oferty, jaką dzieci i młodzież będą miały. Witam serdecznie. Chciałabym pokrótce przedstawić, jak będą wyglądały wakacje w naszej gminie w 2014 roku.
Sprawa wakacji to zaangażowanie nie tylko urzędu, jednostek gminy Wadowice, ale również zaangażowanie stowarzyszeń, które działają na naszym terenie i które wykonują wspólnie z nami zadania właśnie w tym zakresie. Proszę Państwa, głównym takim zadaniem to jest zapewnienie dzieciom ciepłego posiłku z zachowaniem działań profilaktycznych dotyczących uzależnień. I tutaj te zajęcia będą prowadzone w następujących stowarzyszeniach. Klub Abstynentów Wiktoria będzie prowadził 3 turnusy 80-osobowe w okresie, tutaj Państwo macie 30 czerwiec do 11 lipiec, 11-8 do 22-8. W każdym z tych turnusów planowane są 2 wycieczki wyjazdowe do skansenu Wygiełzłowie lub Zubrzycy i do Krakowa lub Żywca. Ponadto zajęcia sportowe na basenie w Parku Miejskim, na sali gimnastycznej i na stadionie Skawy. Oraz zajęcia kulturalne, w tym kino, festiwal piosenki, a na zakończenie przewidziano piknik podsumowujący pół kolonii. Także w sumie 240 dzieci znajdzie zaopiekowanie z ciepłym posiłkiem na tych turnusach. Następne takie same turnusy również będzie prowadził PUKS Karol Wadowice. Turnusy będą 100-osobowe. Pierwszy turnus 18 sierpień do 22 sierpień i drugi 25 do 29 sierpień. W każdym turnusie zorganizowane również zostaną 2 wycieczki do Międzybrodzia Żywieckiego i do Inwałdu. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywać się będą na pływalni, na Orliku, obiektach sportowych, Zespołu Szkół Publicznych nr 1, w parku oraz na bulwarach nad Skawą. Ponadto dla każdego turnusu planowane jest ognisko na dzwonku. To jest taka druga grupa dzieci, 200 osób, które będą uczestniczyły w tych zajęciach. Następnie parafia ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach w okresie od 3 lipca do 28 sierpnia w ramach Radosnych Czwartków zorganizuje 9 wycieczek, każda dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży, 7 wycieczek wyjazdowych, między innymi do Krakowa, Wieliczki, Zakopanego oraz 2 wycieczki śladami Karola Wojtyły po Wadowicach. Następnie ZHP, Kupiec Ziemi Wadowickiej, również przy współudziale gminy Wadowice. Tu chciałam powiedzieć, że te wszystkie organizowane przez nas półkolonie i obozy i wyjazdy są dofinansowane przez gminę Wadowice, ale z jakimś takim minimalnym wkładem uczestników, więc są to symboliczne opłaty, można powiedzieć. Teraz następna to jest ZHP, Chłopiec Ziemi Wadowickiej, od 4 do 8 sierpnia przeprowadzony zostanie 5-dniowy biwak, nieobozowa akcja letnia dla 100-osobowej grupy. Wziąć w nich mogą udział nie tylko harcerze, ale również osoby niezrzeszone w harcerstwie. Miejscem organizacji biwaku będzie harcerska baza obozowa w Zalesiu i oczywiście w programie przewidziano różnego typu zajęcia sportowo-rekreacyjne, kulturalne, kulinarne, gry terenowe, ogniska oraz wycieczkę do skansenu w Zubrzycy. Następnym stowarzyszeniem, które będzie z nami współpracować i prowadzić półkolonie, jest Stowarzyszenie Otwarte Horyzonty, półkolonia fotograficzna, jeden turnus 30-osobowy w okresie od 11 do 28 lipca. Proszę Państwa, tutaj młodzież zapozna się dostanie informacje w zakresie fotografii, nauczy się, jak wykorzystywać te umiejętności w praktyce. Prowadzone podczas półkolonii warsztaty sztuki użytkowej rozbudzą zainteresowania młodych
ludzi innymi dziedzinami sztuki. Prowadzone są również zajęcia na basenie, wyjście do kina oraz wycieczka do Krakowa, do Muzeum Inżynierii Miejskiej. Także kolejne 30 dzieci tutaj znajdzie swoje miejsce, fajną zabawę i spędzi mile czas. Następne to jest LKS Iskra Klecza w okresie od 1 lipca do 10 lipca, półkolonia sportowa dla 20-osobowej grupy w świetlicy klubowej LKS Iskra Klecza. Oprócz tego, że będą zajęcia sportowe, zaplanowano wyjazd do kina, na basen oraz wycieczkę połączoną ze zwiedzaniem. Środowiskowe ognisko wychowawcze przy TPD, jeden turnus półkolonijny zorganizowany w dniach od 27 czerwca do 14 lipca dla 30-osobowej grupy. Proszę Państwa, tutaj również oprócz zajęć na miejscu świetlicowych będą uczestniczyć w nauce pływania na basenie, zajęcia kulturalno-oświatowe będą, mini show Mam Talent i piknik na bulwarach nad Skawą. Odbędą się również dwie wycieczki do Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz do Parku Wodnego w Krakowie. Jaroszowice Zbywaczówka w miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień, zorganizowane zostaną trzy wycieczki dla grup 40-osobowych. Przewidziano wycieczkę do Inwałdu, do Warowni z programem specjalnym, wyjazd do Parku Linowego w Żykach oraz wycieczkę do Krakowa, gdzie oprócz zwiedzania Parku Edukacji Globalnej planowany jest rejs statkiem po Wiśle. Proszę Państwa, te imprezy, które przedstawiłam Państwu przed chwilą, były to imprezy dofinansowane przez gminę Wadowice. Oprócz tego w zakresie imprez kulturalnych i rekreacyjnych i sportowych oczywiście gmina prowadzi też zajęcia na Orliku, który przygotował bardzo bogatą ofertę sportową. Między innymi turniej piłki nożnej, który cieszy się największą popularnością, i tutaj są terminy turniejów, które będą organizowane dla młodzieży gimnazjum i dla młodzieży podstawówek. Wszystkich oczywiście serdecznie zapraszamy. Ten program również będzie na Orliku i wszystkie dzieci będą mogły w nim uczestniczyć. Turniej piłki nożnej Orlik Polska w kategorii 16 lat i 35 lat, eliminacje gminne drużyn amatorskich będą zakończone finałem wojewódzkim. Jeżeli ktoś z nich przejdzie dalej, więc być może nawet finał ogólnopolski. Proszę Państwa, następnie będzie organizowany również turniej piłki siatkowej. W rozgrywkach wezmą udział 4-osobowe drużyny w kategorii gimnazja i podstawówki. Turniej rozegrany będzie w dwóch terminach, 12 lipca i 15 sierpnia 2014 roku. Również na Orliku będą wakacje dla rodzin z dziećmi i będzie też zorganizowany turniej piłki siatkowej dla rodzin, czyli dzieci plus rodzice. Tutaj termin jest jeszcze do uzgodnienia. Turniej koszykówki triobasketu 28 sierpnia 2014 roku i zostanie zorganizowany również turniej koszykówki w kategorii Open. Ponadto na Wadowickim Orliku w okresie wakacji będą zajęcia dla dzieci i młodzieży po prostu dla maluchów. Siatkówkę, koszykówkę, badmintona, piłkę nożną, a również gry i zabawy. I tutaj zajęcia są planowane od 10 do 12 w następujących terminach, jakie Państwo tutaj są wymienione. To wszystko, tak jak mówię, będzie na plakacie na Orliku i wszyscy będą mogli z tego skorzystać. Następnie mamy ofertę wakacyjną na basen dla dzieci uczestniczących, dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wstępu na krytą pływalnię Delfin w Wadowicach. Rozdane zostanie 4120 biletów obejmujących 12 godzin bezpłatnego wstępu na basen dla dzieci, oczywiście z wszystkich naszych szkół. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Wadowice łącznie w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia to około 49 440 wejść na basen nakrytą pływalnię. Także po prostu jest to tak dużo, że już chyba więcej nikt nie będzie mógł wykorzystać. Proszę Państwa, również planujemy piąty turniej w piłkę plażową, który zostanie rozegrany na bulwarach rzeki Skawy w Wadowicach. Rozgrywki będą w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazja i open. Terminy jeszcze nie są znane, ale myślę, że jeżeli Stowarzyszenie na rzecz upowszechniania kultury Alps w Wadowicach, że tak powiem, poda nam te terminy, one się ukażą na naszej stronie internetowej i każdy będzie wiedział, kiedy ten turniej będzie się odbywać. Następnie mamy amatorskie zawody we wspinaczce sportowej na czas. Organizuje te zawody klub Speed Rock Wadowice. Wszyscy będą mogli wziąć udział, zarówno dzieci, jak i dorośli. Tak więc będzie bardzo fajna rywalizacja na 15-metrowej ściance. Obecnie ta ścianka jest na ulicy chyba niecałej, tak, w Wadowicach, ale być może uda się nam, właśnie jutro będziemy to tam mierzyć, żeby tą ściankę ustawić na Orliku i żeby tam była ogólnodostępna w okresie wakacji. Ale to po prostu, jeżeli tak mówię, jeżeli tam wszystkie te pomiary, które zrobimy, wyjdą dobrze. Teraz piknik rodzinny, ale cyrk będzie prowadziła grupa Próg, stowarzyszenie. Część warsztatowo-kulturalna obejmuje warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki cyrkowej, malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, gry, zabawy integracyjne. Natomiast druga część pokazowa to plenerowa projekcja filmu o tematyce cyrkowo-artystycznej oraz widowisko plenerowe. Piknik rodzinny, ale cyrk zaplanowany jest na 3 sierpnia 2014 roku. Proszę Państwa, nie obędzie się też bez upamiętnienia historii, podtrzymania tradycji i kultury narodowej. Nasi harcerze na wadowickim rynku upamiętnią rocznicę. Dlatego też Związek Harcerstwa Polskiego zorganizuje na wadowickim rynku oraz na ulicach przyległych akcję informacyjno-happeningową skierowaną do wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim do dzieci i młodzieży na przełomie lipca i sierpnia, i w tym weźmie też udział grupa rekonstrukcyjna. Chocznia również planuje tutaj dożynki w 2014 roku, to jest termin sierpień i wrzesień, będzie to robiła Fundacja Rozwoju Lokalnego Dać Szansę. Nasz Wydział Obsługi Ruchu Turystycznego zorganizuje wycieczkę dla dzieci w Tatry do Zakopanego i tutaj jest jak gdyby program przedstawiony przez nasz wydział. Rajd rowerowy w 2014 roku Szlakiem Walorów Przyrodniczych Doliny Rzeki Skawy i rajd będzie zorganizowany pod koniec sierpnia i trasa rajdu będzie około 21,5 km liczyła. I oprócz wiadomo samego rajdu będą też konkursy, wiedza o Dolinie Skawy z nagrodami, ognisko na terenie Centrum Kultury Jaroszowice Zbywaczówka. Na zakończenie. Również bardzo wiele atrakcji dla dzieci przewidziało Wadowickie Centrum Kultury. I jeżeli ktoś będzie bardzo szczegółowo chciał, oczywiście jest ta oferta wakacyjna podana w lipcu i w sierpniu. Oprócz tutaj Reggae Mostu, różne gry, zabawy. Ja nie przedstawiałam całości tutaj, ale tylko takie po prostu skrót zrobiłam, dlatego że tych imprez jest tak dużo i tak dużo dat, że tak i Państwo nie bylibyście, nikt nie byłby w stanie tego wszystkiego zapisać, więc
tylko powiem, że będą warsztaty plastyczne, wycieczka dla dzieci do skansenu w Chabówce, gra miejska w muzeum, warsztaty w Muzeum Miejskim, jak powstają lody, wycieczka do cukierni Wadowice, turniej gry w krokieta, noc horroru, wycieczka do skansenu w Zubrzycy, to już co to jest artysta, warsztaty dla dzieci, rajd i gry terenowe na Leskowiec i to wszystko jest Wadowickie Centrum Kultury i Chłopiec Ziemi Wadowickiej. Tak jak mówię, wypełnione są te dni, cały lipiec, cały sierpień praktycznie, co drugi dzień coś się dzieje. Również w sierpniu tutaj są liczne wycieczki do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, warsztaty, kino pod gwiazdami, Beskidzkie Ptaszki malowane, warsztaty dla dzieci połączone ze zwiedzaniem Muzeum Władysława Orkana w Rabce i tak jak mówię, wycieczki po historycznych Wadowicach. Te wszystkie rzeczy proponuje Wadowickie Centrum Kultury i oni również będą mieć specjalny swój plakat, na którym wszystkie terminy będą uwzględnione. Dodatkowo Gildia Fantastów zaprasza miłośników fantastyki, gier planszowych, bitewnych, karcianych na spotkania w każdą sobotę w godzinach po godzinie 16 oraz inne dni po uprzednim umówieniu się na następujące spotkania. 5 lipca wakacje z grami planszowymi, 12 projekcje anime, 26 spotkanie z RPG, 9 lipca gry planszowe i karciane, nauka zasad, 23 sierpnia pokaz gier bitewnych oraz pierwszy papieski festiwal organowy w Wadowicach. Także proszę Państwa, tych wszystkich rzeczy jest bardzo dużo, również zaprasza dzieci Wadowicka Biblioteka Publiczna na spotkanie w literacką podróż tysiące lat wstecz i tutaj tak jak biblioteka pisze, w bibliotece publicznej zajęcia będą w każdy poniedziałek lipca i sierpnia od godziny 11:00, więc zapraszamy serdecznie na tą bajkową podróż, w której będzie się wiele działo, dzieci będą uczestniczyć w różnych zajęciach literackich, plastycznych, będą odgadywać zagadki, rebusy i mierzyć się z krzyżówkami, a także zdobywać nawyk czytania i obcowania z książką. Proszę Państwa, oprócz tego ofertę wakacyjną jeszcze też mają inne stowarzyszenia, tak jak na przykład Chłopiec Ziemi Wadowickiej, ale to już są odpłatne, że tak powiem, rzeczy. Ale jeżeli by kogoś zainteresowało, to harcerze zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 8 do 14 lat na półkolonie pod hasłem Artystą być 21 do 25 lipca, Tropiciele Przygody 28 do 1 sierpnia. Zajęcia będą od godziny 9 do 15 w siedzibie Chłopca Ziemi Wadowickiej, ulica Teatralna 2. Dzieci w wieku 7 do 10 lat na biwak w Zalesiu zapraszają od 9 do 13 sierpnia oraz do Pokorzelicy dzieci i młodzież na obóz harcerski pod namiotami w terminie 30 czerwca do 16 lipca, Zuchy na Kolonię Zuchową w terminie od 4 do 16 lipca, a rodziny w terminie od 1 do 15 lipca 2014 roku. Ale te oferty są już pełnopłatne, także jeszcze mamy lato z ogniskiem pracy pozaszkolnej. Jest bardzo bogata oferta, ale też jest częściowo odpłatna. Nie będę tutaj ukrywać, że tutaj mam podane kwoty, które dlatego przedstawiam ją na końcu, ponieważ no, nie każde dziecko stać, żeby za coś zapłacić, ale jest biwak w Zalesiu, wycieczka na Szydłowiec, wakacyjne warsztaty budowy robotów, wycieczka do Krakowa, warsztaty cukiernicze, do Rapkolandii wycieczka, do Parku Czarnego Daniela, labirynt językowy w parku, wycieczka Bielsko-Szyndzielnia, plenen maralski, Kalwaria Lanskorona, wyjście dzieci do
Fadolandii, wycieczka do Landskorony i wyjście na Leskowiec. Tak jak mówię, są to odpłatne rzeczy, dlatego przedstawiamy je tutaj na samym końcu. Jeszcze Puks Karol zaprasza na kajaki, tym razem Brda. Termin 8 do 15 lipiec, wyjazd wieczorem, 8 lipca, powrót rano 15 lipca. W kajaku 6 dni, wyjazd dla dzieci od 9 roku życia oraz dorosłych. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, materiały, które mam, można będzie sobie odebrać w Biurze Rady. I będą na stronie. Tak, na stronie internetowej oczywiście. Dziękuję Pani. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania w tym temacie? Proszę Pani Burmistrz. Przepraszam Pani Przewodnicząca. Jedno zdanie tylko chciałam dodać. Oprócz tego wszystkie obiekty, które są w naszych szkołach, przedszkolach, czyli boiska sportowe, sale, czy jakaś będzie inicjatywa ze strony dzieci czy rodziców, dyrektorzy będą z nimi współpracować i oczywiście po uzgodnieniu z dyrektorem będzie można z tych obiektów korzystać. Szczególnie chodzi o tereny wiejskie, bo te wszystkie tutaj bardzo program jest bogaty, ale dużo imprez jest w Wadowicach, więc też chodzi o to, żeby w każdym sołectwie się coś działo. Bardzo się dużo działo w okolicach 1 czerwca, bo wszędzie były festyny, wszędzie były pikniki rodzinne, spotkania z seniorami i myślę, że podobnie będzie w wakacje, dlatego bardzo serdecznie dziękuję radom osiedlowym, radom sołeckim i za te imprezy i proszę o pomoc w organizowaniu czasu dla dzieci w czasie wakacji. Dziękuję. W punkcie 6. Proszę Pani Maria. Ponieważ Komisja Oświaty zajmowała się już od początku kadencji wypoczynkiem dzieci, widzimy, że z roku na rok ten wypoczynek jest coraz bogatszy, przybywa tych form, które są no, bardzo ciekawe i z tego co wiem, dzieci bardzo chętnie korzystają, ponieważ na koniec wakacji również robimy takie podsumowanie, ile dzieci skorzystało. Sama też uczestniczę w jednym z form tego wypoczynku. Cieszą się one dużą popularnością. Dziękuję. W punkcie 6 przystępujemy do podjęcia uchwał. Pierwszy projekt uchwały to jest w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wadowicach. Proszę Panią Kierownik, Panią Radwan Cycan. Proszę Państwa, przedmiotowa uchwała dotyczy zatwierdzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru, który występuje na części dworca autobusowego w Wadowicach. Jest to teren przeznaczony na cele usług publicznych. Przedmiotem zmiany było ustalenie terenów usług publicznych dla lokalizacji Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Cała procedura była przeprowadzona oczywiście zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poddana opiniowaniu, uzgadnianiu. Plan został wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu nie wpłynęły. Procedura była przeprowadzona bez postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu, jeżeli zostanie zatwierdzony, wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Komisja Inicjatywy Gospodarczej i Rozwoju zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego w Wadowicach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego przy ulicy Marszałka Piłsudskiego. Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławie Górnym. Proszę Panią Kierownik Teresę Radwańczycę. Przedmiotowa uchwała dotyczy rozpoczęcia właśnie procedury sporządzenia planu. Plan miejscowy w tej części Stanisławia Górnego obecnie tylko w części przeznacza teren na cele produkcyjno-usługowe.
Pomysłem jest rozszerzenie terenu produkcyjno-usługowego. Z wnioskiem stosownym wystąpił przedsiębiorca, który prowadzi produkcję obuwia na tym terenie. Obszar, który Państwo macie na załączniku graficznym, jest to obszar o powierzchni około 3 hektarów. Planowane właśnie przeznaczenie jest na tereny produkcyjno-usługowe. Przedmiotowy teren jego ustalenia zgodne są ze studium uwarunkowym. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Proszę, pan radny Pytek. Szanowni Państwo, no jak wiadomo, ja tym nie mieszkam, ale zwrócili się do mnie mieszkańcy Stanisławia z takimi uwagami. I chciałem zapytać, zwrócić się z prośbą o pisemne podanie, jakimi kryteriami kieruje się burmistrz Wadowic przy rozpatrywaniu wniosków właścicieli określonych obszarów, odmianę i sposobu wykorzystania w planie przestrzennym. Mieszkańcy naszej gminy składają wnioski, prośby, tak pisemne, jak i ustne, dotyczące zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. Zdecydowana większość otrzymuje odpowiedzi, że plan tak jest obowiązujący i obecnie nie zamierza się go zmieniać. Tylko nieliczni szczęśliwcy otrzymują możliwość od burmistrza Wadowic zmiany w planie zagospodarowania poprzez skierowanie projektów uchwał. Chciałbym znać takie kryteria traktowania i sposób wybiórczy posiadaczy gruntów na terenie gminy Wadowice. Stanisławiu, pan Koczur, rodzina Koczur, Radwan, Pasierbek i Babicz zwracali się do urzędu o zmianę planu przestrzennego zagospodarowania. Do mojego wystąpienia przedstawiam kserokopię negatywnych odpowiedzi do jednej z tych osób. Pozostałe mieszkanki także otrzymały pisemne odpowiedzi o podobnej treści. Przecież te osoby również pragną spełnić plany dla dobra swoich rodzin, dla swoich dzieci. Pragną budować domek mieszkalny czy mieszkalno-usługowy. Dlatego wnoszę o poszerzenie projektu uchwały zmiany planu przestrzennego zagospodarowania wsi Stanisław Górny o ustanowienie terenu budownictwa mieszkalnego i usługowego na przysiłku Pawlikówka. Jak wykazano to we wniosku z czerwca 2012, dokument załączony. Uważam także, że nasza gmina winna wziąć przykład z gminy Andrychów i Zatów, które te samorządy równo traktują dużych i małych inwestorów. Dziękuję. Proszę Państwa, przed każdym podjęciem uchwały analizujemy obszar, to co się Pan tutaj pytał, jakie są kryteria. Kryterium jest określone w ustawie. Określenie z obszaru, procedury, jak i po pierwszej zgodności ze studium uwarunkowań. I proszę Państwa, ja nie ukrywam, iż mogę tutaj powiedzieć, że mamy takie kryterium. Tym kryterium pierwszym jest również jak Państwo już chyba zauważyli radni, zmieniamy plany dla przedsiębiorców, można powiedzieć, może częściej, ale właśnie dla przedsiębiorców. Jeśli chodzi o tereny pozostałe, jest ich dużo, jak Pan wymienia tutaj wnioski, jest tych wniosków na pewno jeszcze więcej. Są to wnioski, które składają mieszkańcy, dotyczy właśnie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Te wnioski, proszę Państwa, jak analizowaliśmy w tamtym roku, są zarejestrowane i będą przedmiotem analizy w procedurze, którą rozpoczniemy dla całości obszarów miasta i gminy Wadowice. Sądzę, że czy uda się nam to w przyszłym roku, to jeszcze zobaczymy, ale tak to wygląda, jak przedstawiłam. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia ze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławie Górnym? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące, jeden przeciw. Stwierdzam, że Rada Miejska
przy jednym głosie przeciw, dwóch wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławie Górnym. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/40/2011 w sprawie utworzenia Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej Wadowica oraz utworzenia Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej C Wadowica. Proszę panią kierownik. Przedmiotową uchwałą po pierwsze zmieniamy uchwałę z 2011 roku w sprawie utworzenia strefy aktywności gospodarczej. Również tą uchwałą chcemy utworzyć nową Wadowicką Strefę Aktywności Gospodarczej C. Jeśli chodzi o poszerzenie, strefa A, jak widać tą na załączniku graficznym, strefa A poszerza się o tereny projektowanej drogi oznaczonej w planie miejscowym. Poszerza się również o teren istniejącej drogi ulicy Chopin. Druga strefa, strefa B, poszerza się o również układ komunikacyjny, planowaną drogę, ulicę Legionów, ulicę Młyńską, o tereny zabudowy usługowej, przyległe bezpośrednio do tej strefy B. Dołączamy również do strefy teren, część terenu dworca PKP. To jest obszar strefy A i B poszerzony. Dlaczego poszerzamy te strefy? Strefy poszerzamy, by móc w tych układach, zwłaszcza komunikacyjnych, dokonać niezbędnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, a również polepszyć jakby, polepszyć warunki komunikacyjne tych obszarów. Wiedzą państwo, że jest możliwość na najbliższe lata, aż do 2020 roku, starania się o środki unijne. Dlatego tutaj z takim pomysłem występujemy. Drugą rzeczą w tej kwestii jest strefa C. Strefa C jest to obszar o powierzchni około 19 hektarów. Zlokalizowana jest przy ulicy Podstawie. Jest to również obszar przeznaczony w planie miejscowym na tereny produkcyjne. Jest to obszar, w którym już również w części działają przedsiębiorcy, ale jest tutaj również część znaczna pozostała wolna do zainwestowania. Ten teren również przylega bezpośrednio do ulicy Podstawie i do planowanego układu komunikacyjnego tego obszaru. Samą intencją tej uchwały jest pomoc właśnie w rozwoju gospodarczym, w dalszym rozwoju gospodarczym tych podmiotów, które tam działają, działają na tych obszarach. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Proszę pan radny, drodzy. Mikrofon stojący. Ja w tej sprawie na komisji zadałem już kilka pytań, ale chciałbym prosić o albo powtórzenie, albo uzupełnienie informacji dotyczących w szczególności tej nowo planowanej strefy aktywności gospodarczej C, bo A i B zdaje się, że tylko chodzi o dojazd bardziej, a infrastrukturę. Natomiast w przypadku strefy C jest to nowa strefa, jak rozumiem, czyli zaczyna się pod koniec kadencji przyspieszenie w tym względzie. I teraz pytanie jest takie. Ja byłem bezpośrednio u pani kierownik Kajda, z którą powiedziała, że obowiązuje ją ustawa o ochronie danych osobowych, nie może udzielić informacji, jakie podmioty tam funkcjonują na tym terenie, ale że jest to część osób fizycznych, a część przedsiębiorców. Dlatego ja mam pytanie, ponieważ myślę, że nie robi się niczego bezmyślnie, tylko z jakąś intencją, żeby to miało sens, a nie sztuka dla sztuki. Czy gmina, w sensie urząd przede wszystkim, już rozmawiała z tymi potencjalnymi inwestorami, którzy na terenie tej planowanej, nowo planowanej strefy C mają swoje jakieś biznesy, albo osoby, które być może będą chciały tam coś stworzyć, kiedy się pojawi taka możliwość. Po pierwsze, więc czy były jakieś rozmowy prowadzone, czy będą jakieś nowe inwestycje w tej strefie, to po pierwsze. Po drugie, ile byłyby one warte i czy będą generowały jakieś nowe miejsca pracy? To jest taki zestaw pytań, myślę, standardowych i podstawowych w momencie, kiedy się ogłasza, że tworzy się nowe strefy, podkreślmy to, aktywności gospodarczej. Jeżeli to jest tylko sztuka dla sztuki, to szkoda naszego czasu i papieru.
To jest pierwsza kwestia i przy tej okazji dostałem pytanie, które publicznie teraz chciałbym zadać od internauty, prawdę powiedziawszy. Pytanie jest takie. Wiemy, że na terenie dawnych zakładów Bumarła Bendy w tej chwili jak gdyby nic konkretnego się nie dzieje. Pytanie jest takie, czy w ogóle urząd rozważał koncepcję, aby właśnie na tym terenie utworzyć strefę aktywności gospodarczej, czy niejako byłoby to, nie wiem, wtedy strefa aktywności D, czy jakaś inna, to po pierwsze. I po drugie, drugie pytanie powiązane z tym, kiedyś już pani burmistrz coś tam próbowała dementować, więc proszę już ponownie zdementować. Ponieważ takie pytanie dostałem, to je zadam. Czy jest już jakiś jakaś koncepcja osoby, która tymi terenami włada, co do tego, w jaki sposób one zostaną wykorzystane? Mowa przede wszystkim o tym, czy ma tam powstać kolejny duży market, nazwy którego nie będę wymieniał, aby nie robić mu reklamy, ale wszyscy, myślę, wiedzą o kim czy o czym mówię. To prawda, to ostatnie pytanie nie dotyczyło tego projektu naszej uchwały, ale można wziąć pod uwagę jako całej strefy. Proszę pani kierownik. Jeśli chodzi o strefę C, pomysł nasz jest jak najbardziej przemyślany. Mamy ogromną nadzieję, że tam będą przedsiębiorcy inwestować. Zresztą są w tereny przeznaczone na cele produkcyjne składów i magazynów. Teren C jest w części już zainwestowany, tak jak mówiłam, działają tam przedsiębiorcy, z którymi były rozmowy prowadzone. Mieliśmy stosowne spotkania, mieliśmy ustalenia z tych spotkań, stąd właśnie również ten projekt uchwały. Ja pytam, czy będą generowane nowe miejsca pracy? Jak najbardziej sądzimy, że będą generowane nowe miejsca pracy. W jakim czasie, okresie, trudno powiedzieć. Na chwilę obecną pierwszy jest to początek właśnie działań, a tak jak mówiłam, głównym celem naszej tej uchwały jest dozbrojenie, uzbrojenie, polepszenie uwarunkowań technicznych i komunikacyjnych tego obszaru. Proszę Państwa, oczywiście z wszystkimi tam rozmawialiśmy. Myślę, że Pan od razu nie zrozumiał pytania, czy odpowiedzi, ale proszę nie przerywać mi. Jak skończę, to Pan ustosunkuje się do tego. Proszę się nie przerywać, proszę być grzeczny. Pani Kajdas nie mogła powiedzieć, że działające firmy na terenie podstawia, że chroni ją jakaś tajemnica, dlatego że wszyscy, proszę Państwa, wiemy, jakie tam firmy działają. Są tam zakłady mięsne Kastelik, Nowatek, Hydex i to są rzeczy ogólnie znane. Ta strefa obejmuje między innymi te zakłady. Jest tam dużo też terenów wolnych między tymi zakładami a rzeką Skawą. I tam są prywatni właściciele działek, które do tej pory były uprawiane. Tych właścicieli jest bardzo dużo i być może o te działki chodziło i tego nie chciała udostępnić pani Kajdas. Ale zakłady, które tam działają w tej strefie, no to myślę, że wszyscy wiemy, jakie tam zakłady są. Wydaje się nam, że jeżeli tam utworzymy tą strefę, to ktoś pokusi się, nie ma konkretnego inwestora, jeżeli było takie pytanie, że na te działki niezainwestowane, czy jest już konkretny inwestor, nie ma takiego konkretnego inwestora, pokusi się o wykupienie, scalenie tych terenów i powstaną nowe miejsca pracy. Rozmawiałam z człowiekiem, który reprezentuje właścicieli nieruchomości po byłym Bumarze. On nie ma jeszcze planu, co tam będzie robił, ma różnego rodzaju koncepcje. Zaproponowałam mu przyłączenie się w tej uchwale już, którą dzisiaj podejmujemy, do strefy aktywności gospodarczej. Powiedział, że to rozważy. Jeżeli to rozważy, no to podejmiemy uchwałę rozszerzającą, jeżeli to będzie interesujące. Wszyscy ci, którzy działają w SAG-ach, mogą liczyć na dodatkowe środki unijne. Gmina może liczyć, w poprzednim finansowaniu było to 30%, na lata 2014-2020 jeszcze nie wiadomo, ile to tych procent będzie, w dofinansowaniu do infrastruktury i nam najbardziej zależy na dostępności
komunikacyjnej tych terenów, żeby tam te środki były zainwestowane. I składanie wniosków, jeżeli chodzi o sagi, to jest dopiero melodia przyszłości, nie przeszłości. Będzie to na pewno pod koniec tego roku albo na początku 2015 roku. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę. Proszę opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta przy 2 głosach wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej Wadowice oraz utworzenie Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej C w Wadowicach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz utworzenia Wadowickiej Strefy Aktywności Gospodarczej C w Wadowicach. Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Wadowice na lata 2014-2020. Proszę panią kierownik Annę Makuch. Proszę państwa, powiem tak, że strategia nie jest dokumentem niezbędnym, aby pozyskać środki finansowe w latach 2014-2020, ale jest będzie bardzo wysoko punktowanym dokumentem. Mówi się nawet o 20% wszystkich punktów, które będą przyznawane. I dlatego też bardzo proszę o podjęcie uchwały o przystąpieniu naszej gminy do opracowania strategii rozwoju gminy Wadowice na lata 2014-2020. Dziękuję. Czy jakieś pytanie? Proszę pan radny o drodze. Tam z tyłu jest mikrofon może. Ja jeszcze pytanie zadawałem, a chciałbym się upewnić, że rzeczywiście się nie da zrobić i będzie tak, jak to w naszej gminie bywa. Wydajemy dodatkowe pieniądze, mimo że można by ich nie wydawać. A mianowicie, rozumiem, że to jest uchwała o przystąpieniu do opracowania tej strategii. Tutaj w biurze radnych kiedyś, kiedy sprawdzałem protokoły, też taki dokument, jakiś tam dokument sobie taki żony leżał, plan, kierunki rozwoju, coś takiego. I niewiele osób z niego, jak sądzę, ani nawet ma świadome, że on istnieje. Ale to pominie. Tutaj pani Anna Marku twierdzi, że i przypuszcza, że otwiera to na parkach, że to będzie wysoko punktowane przy aplikacji. Nie przypomnijmy, że na budżecie na 2014 jest 0. Tak, moje pytanie jest takie. Pani Anna odpowiedziała mi w trakcie spotkania na komisji, że będzie to zlecone zewnętrznej firmie kosztem, o ile dobrze pamiętam, 20 tysięcy złotych. To znaczy, proszę państwa, ja tylko powiedziałam, że wystąpiłam do pani skarbnik o taką kwotę. Dobrze. Nie wiem, jaka to będzie kwota, mam nadzieję, że mniejsza. Oczywiście będziemy w tej kwestii robili zapytanie, więc nie umiem powiedzieć panu dokładnie. Jak orientowałam się, firmy mi powiedziały od 10 do 20 tysięcy, więc trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. Ja kontynuując tę wypowiedź, chciałbym powiedzieć, porównując, że na przykład podobny dokument pozostawia spowiadowe siłami swoich urzędników, mało tego powtórzę, powołują specjalną radę konfederacyjno-społeczną, dzięki czemu ta strategia nie będzie tylko wytworem urzędniczej fantazji podpytano na przykład kierownika urzędu, lecz będzie mogła uwzględnić także, myślę, wiele społecznych postulatów, o czym ja od początku tej kadencji mówię, co państwo też odrzucali głos na radach, mówię, nie. Teraz jest okazja być może właśnie, żeby przeprowadzić to. Po pierwsze, dlaczego nie siłami naszych urzędników? Jak na początku tej kadencji mówiłem, żeby próbować i przeszkolić ludzi i utworzyć specjalną komórkę, która się zajmowała pozyskiwaniem środków. Tego nie zrobiono, a to jest najbardziej w tym roku. 2014-0 inwestycji do środków. Teraz słyszymy, że będzie zewnętrzna firma zarobiła. No, nasi urzędnicy miejscy nie są w stanie, a urzędnicy powiatowi są w stanie. Jak to jest wszystko nie zarządzane? Zastanówmy się. To jest proste porównanie. Po drugie, sposób prowadzenia konsultacji społecznych. To też warto się zastanowić i popatrzeć dookoła. W jakim skarcenie samorządowym zaczynamy się wprowadzać? Dziękuję. Pani burmistrz. Proszę państwa, nie będę się odnosiła do tych inwektyw, jest to żenujące.
Pozostawiam to bez komentarza. Chciałabym, jeżeli ktoś jest ciekawy odpowiedzi na te pytania, które zadał Henryk Odrozek, to powiem Państwu, że nie wiemy, ile to będzie kosztowało, na pewno kilkanaście tysięcy złotych. Powinna być jakaś firma zewnętrzna. Jeden etat w urzędzie kosztuje dwa razy więcej niż to 20 tysięcy złotych. Także w ogóle nie ma o czym tutaj dyskutować. Proszę Państwa, punktacja nie jest obowiązkiem robienie strategii gminy, jest obowiązek robienia strategii województwa i powiatu. Gmina takich obowiązków nie ma, ale z informacji, które posiadamy, za posiadanie strategii będą przyznawane dodatkowe punkty i dlatego gra jest warta świeczki. Ja nie wiem, czy w starostwie robione jest to siłami urzędników. Każdy prowadzi swoją politykę. Śmiem wątpić, że nie, że też korzystają z firm, które pomagają im w stworzeniu tej strategii. Strategia będzie tworzona zgodnie z przepisami prawa. Na pewno będą jakiegoś rodzaju konsultacje i kontakty z mieszkańcami. Proszę się o naszych mieszkańców nie obawiać. Na pewno się będziemy z nimi kontaktować i na pewno będziemy słuchać propozycji od mieszkańców. Strategia to nie jest też, proszę nie sprowadzać tego dokumentu, że to jest dokument, który się składa z jakichś pobożnych życzeń. Jest to dokument opisany w prawie, jak ma wyglądać, z czego się ma składać, bo tak jak mówię, na przykład dla województwa strategia jest obowiązkowym dokumentem. Będziemy się opierać na tych przepisach prawa. Dziękuję. Proszę pan radny Jana. Czyli rozumiem, że te konsultacje, o których pani burmistrz mówi, będą się odbywać jak zwykle na wywieszeniu kartki na urzędzie i że można przyjść do urzędu w takiej i takiej godzinie, tak? To było pytanie? Tak. Proszę śledzić naszą stronę internetową. Wszystkiego się pan dowie. Proszę nie mówić jak zwykle. Zawsze jest inaczej, panie Jana. Zawsze jest inaczej. Proszę być na bieżąco z naszą stroną. Bez złośliwości, proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta przy 4 głosach przeciw i 1 wstrzymujący. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Wadowice na lata 2014-2020? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę o w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Wadowice na lata 2014-2020. Następny projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową gminy Wadowice na rok 2014. Proszę panią skarbnik Bożenę Grasz. Państwo macie przed sobą projekt uchwały zwiększającej dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 841 262 zł i o tą samą kwotę zwiększamy plan wydatków tegorocznego budżetu. Źródłem zwiększenia dochodów o kwotę wymienioną są następujące pozycje. W dziale 600 100 000 przewidujemy jako niewykorzystane w terminie środki niewygasające, które wracają na realizację zadania rewitalizacja przestrzeni publicznej Wadowickiego Rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą komunalną i drogową. W dziale 756 jest możliwość zwiększenia planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to kwota 695 078 zł. W dziale 801 wprowadzamy dochody z najmu w poszczególnych szkołach, które Państwo macie wymienione w uzasadnieniu, które po stronie wydatków zwiększają plany finansowe tych jednostek. Jeżeli chodzi o plan wydatków, to w dziale rolnictwo i łowiectwo, gdzie jest rozdział program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013, umieszczamy kwotę łącznie 700 tysięcy złotych na dwa zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich, to jest budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zawadce 380 tysięcy,
Budowa placówka w Chocznie 320 tysięcy. Są to dwa zadania, które będą zgłaszane z możliwością dofinansowania jeszcze z progu w tym okresie rozliczeniem 2007-2013. Jeżeli chodzi o dział 710, wprowadzamy tutaj kwotę 12 tysięcy złotych na realizację opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanisławiu w Górnym. To jest ta zmiana, którą Państwo zatwierdziliście w poprzedniej uchwale, która została już podjęta. To zadanie, od razu mówię, jest zadaniem, które będzie realizowane przez 2 lata, to znaczy w tym roku będzie wydatkowana kwota 12 tysięcy, w przyszłym roku 8 tysięcy. Stąd zadanie to znalazło się jako nowe przedsięwzięcie w WPF-ie. To jest uchwała, którą będę za chwileczkę omawiała. Następną rzeczą, która ta uchwała budżetowa zawiera, to jest zmiana w przychodach i rozchodach. To znaczy w rozchodach pojawia się kwota 34 250 jako możliwość udzielania pożyczki przez burmistrza Wadowic i źródłem tego pokrycia tej pożyczki są wolne środki, które zwiększamy właśnie dokładnie o kwotę 34 250 zł. To wszystko, jeżeli chodzi o zawartość projektu uchwały. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta przy 4 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Wadowice na rok 2014? Proszę o podniesienie ręki na górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Wadowice na rok 2014 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Następny projekt uchwały to jest w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 26/242/2013 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wadowice. Proszę panią skarbnik. W związku ze zmianą kwoty przychodów i rozchodów, którą omówiłam przy uchwale budżetowej oraz w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia związanego ze zmianą miejscowego planu w Stanisławiu jest przygotowany właśnie projekt uchwały zmieniającej UPF ze względu na te 2 okoliczności, które już omówiłam. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę opinię komisji. Pozytywna, przyjęta przy 6 głosach wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wadowice? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wadowice. Następny projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Wadowice. Proszę panią skarbnik. Jeżeli chodzi o roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jest ono zestawieniem sumarycznym wszystkich bilansów, które są wykonywane w gminie poprzez jednostki samorządu terytorialnego. I to jest kolejno z bilansu wykonania budżetu gminy, z bilansu wszystkich jednostek budżetowych, bilansu zakładu budżetowego, spółek z udziałem gminy oraz instytucji kultury. I to zestawienie zbiorcze mają Państwo jako właśnie projekt tej uchwały. Dziękuję. Jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Również opinia pozytywna i również przy 6 głosach wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Wadowice? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 osób. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 5 głosach wstrzymujących
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Wadowice. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu. Proszę panią skarbnik. Uchwalając budżet jeszcze w grudniu ubiegłego roku na rok 2014 została umieszczona w budżecie w dziale 851 kwota, którą przewidywaliśmy jako kwotę do udzielenia pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu, aby tą sfinalizować już przekazanie tej pomocy finansowej w kwocie 750 tysięcy złotych. Konieczne jest podjęcie przez Państwa uchwały w sprawie udzielenia pomocy, gdzie określamy cel, na który przeznaczamy tą dotację i tak jak określa to paragraf pierwszy przedstawionego projektu uchwały, mając na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej oraz ochronę zdrowia mieszkańców gminy Wadowice, postanawia się udzielić pomocy finansowej powiatowi wadowickiemu na realizację inwestycji rozbudowa szpitala powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o pawilon łóżkowy E ze wskazaniem na oddział geriatrii. Szczegółowe warunki udzielenia tej pomocy, przeznaczenia i zasady rozliczenia tych środków zostaną uwzględnione w umowie pomiędzy powiatem a gminą Wadowice. Dziękuję. Proszę pani burmistrz. Wiem, że byliście państwo z Komisją Inicjatyw na budowie. No wiadomo, że nic tam ciekawego nie jest, bo są same mury, ale warto może coś więcej o tym szpitalu tutaj powiedzieć, jeżeli ktoś nie był. Według stanu teraźniejszego, według zarządu powiatu, koszt tej inwestycji, czyli budowa pawilonu, to jest 54 miliony złotych, wydane już zostało 17 milionów 800 tysięcy, 12 tysięcy 600 to były środki własne powiatu, 5 milionów było z rezerwy budżetu państwa, które przekazał premier Donald Tusk i 200 tysięcy złotych z gminy Wieprz. Z tego co wiem, 100 tysięcy złotych jeszcze podjęła taką uchwałę gmina Spytkowice. Do wydatkowania według tych cen na dzień dzisiejszy zostało jeszcze 36 milionów złotych. Z informacji, które posiadam od marszałka województwa małopolskiego, w najbliższym czasie zarząd powiatu dostanie 20 milionów złotych z NRPO, jeszcze z tego, który kończy się w 2014 roku. 10 milionów będzie przeznaczone na budowę, a 10 milionów na wyposażenie. Czyli brakuje około 17 milionów złotych, 8 milionów z kawałkiem jest w budżecie powiatu na rok 2014, no i podobna kwota 8 milionów myślę będzie zaplanowana w budżecie 2015 roku, aby do końca 2015 roku skończyć ten pawilon E. Przed wyborami w 2010 roku, jak to wszystko się tutaj kształtowała scena polityczna w Wadowicach, to jednym z warunków powstania tego zarządu powiatu to była budowa tego pawilonu E. Bardzo się cieszę, że ten pawilon powstaje i dzięki pieniądzom zewnętrznym, czyli pieniądzom od premiera i pieniądzom z MRPO, no ta budowa jest realna do zakończenia w 2015 roku. Mówiliśmy też przed 2010 rokiem, że samorządy będą wspierały budowę tego pawilonu. No jak na dzień dzisiejszy, czy samorządy mają możliwości finansowe, bo tak to rozumiem, że nie robią tego dlatego, że nie chcą, tylko mają trudną sytuację finansową. I stąd już proponując Państwu, przedkładając projekt budżetu na 2014 rok, zaproponowaliśmy tam kwotę 750 tysięcy złotych na rok 2014. Taką dobrą rzeczą byłoby te pieniądze przeznaczać celowo. Niestety no, w tym stanie technicznym, budowlanym, który jest i który Państwo widzieliście, nie da się tych pieniędzy celować, bo powinna być to dotacja bardzo dokładnie celowana. Ona jest dotacją celową, ale
bardzo ogólną na budowę E. I dlatego proponujemy oddział geriatrii, bo może w przyszłości, gdyby trzeba było wspomóc powiat, to dalej byśmy, jeżeli byłaby taka wola, dawali te środki właśnie na ten oddział geriatrii. Oddział geriatrii jest potrzebny i według informacji projektowych, które mamy z zarządu powiatu, na pierwszej kondygnacji, pierwsza kondygnacja to jest techniczna, to jest podziemna kondygnacja, ale taka pierwsza kondygnacja przeznaczona dla pacjentów, to tam ma znaleźć się oddział geriatrii na 31 łóżek i mogłoby to tak kiedyś być w przyszłości, że nasz samorząd gminny opiekuje się tym oddziałem geriatrii. Dlatego mam taką prośbę, żeby ta uchwała różniła się od naszej uchwały intencyjnej z 2012 roku i było to na budowę pawilonu E, ale właśnie na ten oddział geriatrii. Wiem z dyskusji z komisji, że Państwo tutaj obawiacie się prywatyzacji szpitala. Moim zdaniem, mówiłam to już wielokrotnie, nie tylko do Pani Wodyńskiej, Pani Wodyńska akurat to pamiętała, także podkreślam to z całą stanowczością, że szpital w Wadowicach powinien być szpitalem publicznym i za jak nie należy dopuścić do jego prywatyzacji. I gdyby się okazało, że ktoś będzie, ale mam nadzieję, że to jest w ogóle niemożliwe, ale różne rzeczy niemożliwe czasem stają się możliwymi. Gdyby ktoś miał taki pomysł, no ktoś, to jest zarząd powiatu czy rada powiatu, aby szpital sprywatyzować, to na pewno w tej umowie, którą będę podpisywała nie ze starostą, ale z zarządem powiatu, bo organem wykonawczym w powiecie jest zarząd, nie starosta, będzie tam taka klauzula, że pieniądze te mają być zwrócone z powrotem do budżetu gminy wraz z ustawowymi odsetkami. Nie ma projektu umowy, jeżeli taki projekt umowy będzie, on powinien powstać po przegłosowaniu tej uchwały, to każdy z Państwa, jeżeli będzie chciał, będzie się mógł z nim zapoznać. Te dwie karteczki, które zostały przekazane, myślę, że przez niewiedzę, na ręce Pana Przewodniczącego, przez Panią Królik, oczywiście to są zbyt banalne i zbyt proste. Nasza umowa na pewno będzie umową dłuższą, zawierającą różnego rodzaju klauzule. I tak jak mówię, będzie trzeba jakoś tam zaznaczyć ten oddział geriatrii, żeby to się okazało, że to jest na przykład oddział, z którym opiekuje się samorząd gminy Wadowice. Myślę, że tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest pozytywna. Przy jednym głosie przeciw i dwóch wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały udzielenia pomocy finansowej powiatu wadowickiego? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatu wadowickiemu. Następny projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Wadowice nieruchomości położonych w Wadowicach. Proszę panią kierownik Kajdas. Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Wadowice nieruchomości położonych w Wadowicach. I tutaj w projekcie uchwały wymienione są działki i wymienione są tryby przejęcia. W punkcie pierwszym jest to tryb z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe i w tym wymienione są działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogę i są związane na cele infrastrukturalne służące wykonywaniu zadań własnych gmin. Natomiast w punkcie drugim wymienione są działki, które położone są w planie w zieleni o charakterze publicznym i też jest to przejęcie w trybie tej ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP. Działki położone są w Wadowicach, jest to tak zwana droga za Maspeksem.
Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Wadowice nieruchomości położonych w Wadowicach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Wadowice nieruchomości położonych w Wadowicach. Proszę Państwa, następny projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Interinwentaryzacyjnej, ale nim pod tą uchwałę podejmiemy, musimy tutaj dać nazwiska do tej uchwały. Proszę Państwa, i teraz tak, musimy powołać Komisję Skrutacyjną, bo wszystkie osobowe sprawy głosujemy tajne. I proszę trzech kandydatów minimum do Komisji Skrutacyjnej zgłosić. No. Pan Andrzej Petek. Wyraża zgodę? Tak. Petek, proszę. Następny. Pan Jan Swaberek. Wyraża zgodę? Proszę. Jeszcze jedno minimum. No na ochotnika, który jest odważny. Pan radny. Pan Zdzisław Szur. No to przecież złośliwe. Pan Michał Ogiego wyraża zgodę. Myślę, że trzech kandydatów wystarczy. Kto jest za tym, żeby w tym składzie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory kandydatów na członków Komisji Interinwentaryzacyjnej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Proszę Komisję Skrutacyjną o notowanie kandydatów do... A to się ukonstytuuje. Ksiądz gdzieś razem albo... Proszę, otwieram listę kandydatów do Komisji Inwentaryzacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Proszę. Zgłaszam kandydaturę pana Marka Kubaka. Wyraża zgodę? Proszę. Zgłaszam kandydaturę Kasta Zimierskiej. Wyraża zgodę? Proszę. Ja bym proponował pana Andrzeja Szczerona. Czy pan Andrzej Szczerą wyraża zgodę? Proszę, czy są jeszcze kandydatury? Panią Janinę Kamińską. Wyraża zgodę? Tak. Czy są jeszcze kandydatury, czy zam... Jest wniosek formalny o zamknięcie listy. Mamy czterech kandydatów na trzy miejsca mandatowe. Kto jest za zamknięciem listy przy czterech kandydatach? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Danusia tutaj wydrukuje. Proszę Państwa, to potrwa króciutko, ale możemy omówić następny projekt uchwały. Myślę, że dość gorąco już na to dzisiaj jest, także... Następny projekt uchwały mamy w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wadowice. Proszę tutaj pana kierownika Pawła Polaka. W związku z ogłoszeniem naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do programu KAWKA, który dedykowany jest do miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców, nasza gmina chce przystąpić do tego programu, w związku z czym konieczna była wykonanie ankietyzacji i, że tak powiem, określenie efektu ekologicznego, jaki uzyskamy przy ewentualnej wymianie określonej ilości kotłów grzewczych. W związku z powyższym taką ankietyzację na terenie gminy przeprowadzono i program ograniczenia niskiej emisji, który został, jest załącznikiem do przedmiotowej uchwały, został, że tak powiem, poszerzony o wyniki tych ankiet i o określenie, że tak powiem, efektu ekologicznego, jaki zostanie uzyskany dzięki zadeklarowanego przez mieszkańców udziału w programie. Dodam również, że fundusze na program KAWKA przyznawane są miastom na zasadach konkursu, w związku z czym również gmina, chcąc przystąpić do tego programu, musi mieć listę osób chętnych do przystąpienia do tego programu, w związku z tym
ta ankietyzacja była konieczna. Mając na uwadze to, iż do 30 czerwca jest w chwili obecnej termin składania wniosków, przedkładamy do uchwalenia program ograniczeń niskich emisji. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Proszę pani radna Kamińska. Jaki procent mieszkańców gminy Babylce został objęty tą ankietą? Ankieta została skierowana tylko do mieszkańców miasta, ponieważ program KAWKA obejmuje tylko mieszkańców miasta powyżej 10 tysięcy. I to wszystko, kiedy deklaracje zostały skierowane tylko do mieszkańców? To nie blok, tak dokładnie. Proszę pana radny, od razu. Chciałbym, żeby pan Paweł oficjalnie, bo ja już nieoficjalnie się dogadywałem, bo parę osób się do mnie zwracało, to za zamieszanie, wyjaśnił powód, dla którego te ankiety zostały rozesłane bez wyboru, wszędzie, między innymi do instytucji, do bloków i tak dalej. I ludzie byli zdezorientowani. To znaczy, nie mam informacji na temat instytucji, jeżeli chodzi o bloki. Mieliśmy informacje od mieszkańców o tym, że na przykład z bloków, że mają jakieś nieruchomości gdzieś i oni na przykład nie są poinformowani o tym programie, w związku z czym przedłużyliśmy też termin składania tych deklaracji z 26 czerwca maja na 2 czerwca i te deklaracje również były wysyłane później do wszystkich mieszkańców na terenie miasta. No kto był chętny, miał informację i mógł przystąpić w tym momencie do programu. To było celowo rozesłane, tak? Do wszystkich. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wadowice? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Wadowice. Następny projekt uchwały w sprawie opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę Wadowice przedszkoli publicznej. Proszę panią kierownik. W związku z nowelizacją artykułu 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty dokonanej w ubiegłym roku, i ta zmiana obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielanych przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. Chodzi tutaj o tą symboliczną złotówkę. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę Wadowice przedszkoli publicznej? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie opłaty za świadczenia prowadzone przez gminę Wadowice przedszkoli publicznej. Następny projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanej dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Wadowice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowi. W związku ze zmianą brzmienia artykułu 80 i artykułu 90 ustawy o systemie oświaty, również dokonanych w ubiegłym roku, oraz w związku ze złożonymi wnioskami osób fizycznych prowadzących na terenie gminy niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, koniecznym staje się ujednolicenie zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaznaczę tylko, że w tym temacie obowiązywały dwie uchwały. Jedna dla przedszkoli niepublicznych, a jedna dla szkół publicznych. I dlatego będą to jedne ujednolicone zasady. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Proszę. Ja nie ukrywam, że konsultowałem oczywiście jak większość uchwał z osobami zainteresowanymi tą sprawą i takie wątpliwości naszły nas podczas analizowania tego projektu uchwały. Mianowicie konkretnie chodzi o rozdział trzeci, czyli tryb udzielania i rozliczenia dotacji i chodzi o paragraf szósty,
i to są punkt 3 i 4. Dokładnie. Pytanie jest, w jaki sposób jakby fizycznie miałoby to wyglądać, jeżeli by zostało to przeszacowane, czyli dostałyby przedszkole, dostałyby więcej środków niż później wynikałoby to z analizy, czyli wtedy by to, ten zwrot, na w jakim trybie by został, miał być dokonany, bo to tak naprawdę jest tak, że te przedszkola często jakby nie mają pieniędzy, które po prostu sobie gdzieś tam leżą odłożone, tylko są na bieżąco wydatkowane. Ale... No więc sytuacja może być trudna w momencie, kiedy będzie nastąpi ten zwrot, no i będą musieli zwrócić do kasy publicznej, prawda? No a nie będą mieli tych pieniędzy. Pytanie, czy mają kredyt brać, czy na jakiej zasadzie, czy może będzie jakaś propozycja rozłożenia na radę, no po prostu jak to Państwo sobie wyobrażają. No i drugie pytanie dotyczące, w zasadzie to chciałem zaproponować poprawkę, dotyczącą rozdziału drugiego, paragraf trzeci, jeden, czyli dotyczący dotacji procentowej. Tu jest 85, natomiast takie gminy jak powiedzmy Andrychów mają 90. No, to jest jednak obciążenie w pewnym stopniu właśnie tego budżetu, tych przedszkoli. Podczas gdy one tak naprawdę, no, mówiąc kolokwialnie, ratują skórę Wadowicom, no i no, jakoś tam pracują, natomiast pytanie jest, czy dalej pracowały, gdyby to było nierentowne, prawda? To jednak jest obniżenie w jakiś sposób nierentowności, no i co z tymi dziećmi, rodzicami tych dzieci, którzy być może wtedy nie będą mieli gdzie posłać dzieci do przedszkola, jeżeli, no, powiedzmy, się zlikwidują w jakimś tam okresie te przedszkola. Także to jest mój projekt, po prostu, żeby zmienić to na 90%. No i chciałem jeszcze uzyskać odpowiedź na to pierwsze. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Do tej pory tak było robione i jest robione, że te rozliczenia następują co miesiąc. To głównie chodzi o liczbę dzieci, bo zdarza się tak, że informacja o liczbie dzieci dostarczana jest do ZOPO do 10 danego miesiąca. Następuje taka sytuacja, że od 11 dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola, w związku z czym w następnym miesiącu zostaje dopłacona dotacja i odwrotnie. Dziecko przestaje uczęszczać 11, w związku z czym o to jedno dziecko mniejsza dotacja w przyszłym miesiącu. I ta korekta następuje co miesiąc, te rozliczenia. Dziękuję. Pani burmistrz. Proszę Państwa, u nas jest, w ogóle nie ma takiej sytuacji, że jakieś dziecko się nie dostało do przedszkola. Z naszej analizy, patrząc na pierwsze, drugie klasy i na urodzenia, dzieci w szkołach jest coraz mniej i moglibyśmy funkcjonować bez niepublicznych przedszkoli, co nie znaczy, że one nie powinny być. Ja uważam, że oferta powinna być szeroka, różnoraka, rodzic powinien mieć wybór i proponuję utrzymać 85%. A do pierwszego pytania jeszcze taka uwaga, to są pieniądze publiczne, naprawdę, no, nie można tutaj dywagować, jest ustawa o finansach publicznych, sposoby rozliczania się muszą być ściśle określone. Dziękuję. Jest wniosek pana radnego Janasa o zmianę w paragrafie trzecim wysokości z 85% na 90%. Przegłosujemy. Kto jest za wnioskiem pana radnego Janusa? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wniosek upadł. Ile było za? Policzył pan? 18 jest, było 3. 17 jest, było 12, było za. Przeciw, przepraszam. Proszę Państwa, proszę opinię komisji. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji trybu i zakresu kontroli sprawiedliwości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 wstrzymujących. Jak w szkole 18-letni uczeń tak się zachowuje jak pan od drodze. Proszę mnie nie oceniać, ja sobie wypraszam. Pani nie prowadzi obrad, to pani udzieli głosu. Przepraszam.
Przepraszam uprzejmie. Proszę. Pani udzielił głosu pani burmistrz. Proszę, proszę, proszę uwaga. Proszę, w ogóle się nie odzywać na mój temat. Nikt pani głosu nie udzieli. Bardzo proszę. A proszę ten palec wsadzić do kieszeni. Przynajmniej kultury troszeczkę. Dobrze, proszę Państwa, oczywiście zachowanie radnego Podolska jest na tam. Proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udostępnienia obiektów kompleks sportowy rekreacyjny w Zawadce i plac zabaw Koczki. Pani skarbnik. Przy omawianiu uchwały budżetowej mówiłam o wprowadzeniu do budżetu dwóch zadań do realizacji, które będziemy przy realizacji, których będziemy aplikować o środki dofinansowania z PROW-u. Aby te środki móc pozyskać, warunkiem uzyskania refundacji jest podjęcie uchwały, którą Państwu przedstawiamy o ogólnej dostępności tych obiektów sportowych, zarówno w Zawadce, jak i w Hoczy. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Opinia jest pozytywna, przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ogólnej dostępności obiektów kompleks sportowy rekreacyjny w Zawadce i plac zabaw Koczki? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ogólnej dostępności obiektów kompleks sportowy rekreacyjny w Zawadce i plac zabaw Koczki. Następny projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Koczni. Myślę, że pan radny w tym temacie. Proszę Państwa, jest to wniosek złożony na prośbę całej społeczności szkolnej. Dziękuję. Jest to wniosek złożony na prośbę całej społeczności szkolnej, przede wszystkim rodziców, uczniów, dzieci, wszystkich pracowników szkoły i dyrekcji. I oczywiście zgłaszamy w zgłoszonym wniosku, prosimy o nadanie, aby Wysoka Rada Miejska nadała Gimnazjum nr 2, które wchodzi w skład zespołu nr 2 w Oczni imię świętego Jana Pawła II i aby nazwa szkoły została ustalona w następującym brzmieniu. Gimnazjum nr 2 imienia świętego Jana Pawła II w Oczni. Dodam, iż szkoła podstawowa, która wchodzi w skład zespołu jako patrona na świętą królową Jadwigę, więc myślę, że te postaci są znakomitymi autorytetami dla dzieci i młodzieży i będą też wzajemnie się doskonale uzupełniać. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Jeżeli nie ma żadnych pytań, opinia komisji, jeżeli chodzi o światło, proszę. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Koczni świętego Jana Pawła II? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Koczni imieniem świętego Jana Pawła II. Proszę Państwa, mamy karty do głosowania. Bo to była nasza przedostatnia uchwała, bo ostatnią, którą będziemy głosować, bo to jest osobny punkt. Proszę Państwa, teraz będzie głosowanie. Komisja Skrutacyjna wyjaśni, jak ma się odbyć głosowanie. Czy wszyscy radni mają kartę do głosowania? Proszę. Ja sobie pozwolę wytłumaczyć, tak jak głosowanie się odbywa. Stawiamy koło nazwiska znak krzyży. Tak. No to dobrze. To przystępujemy do. No to tyle, ile zostało wydanych, no trudno, nie będziemy. Proszę, głosujemy.
więcej głosów niż miejsc mandatowych. Zaznaczony, a jeśli będzie mniej, to też będzie głos ważny. Będzie wyjaśnił, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. I pani Maria Dobra. Dziękuję. Dziękuję, komisja. Myślę, że może 5 minut przerwy zrobimy. A czy są... Dobrze. Są tu głosy, żeby się jednak dalej kontynuować. Nie można bez trzech radnych. Proszę? Zna pan regulamin? Trzech radnych jest wyłączonych. Rozpatrujemy skargę. Tak. Nie można kontynuować. Nie. Musi być przerwa. To o czym pan mówi? No nie machaj, że człowieku tymi rękami wysoko wybijesz. 5 minut przerwy. Thank you.
Dobrze, mamy wyniki. Tak, proszę panie przewodniczący. Pragnę przedstawić protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na 30. sesji Rady Miejskiej w Wadowicach 19 czerwca do przeprowadzenia wyboru członków Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Wadowicach. Komisja w składzie. Obiegło Michał przewodniczący, Andrzej Peter członek, Paweł Janas członek. Dokonała obliczenia głosów i stwierdziła, że na ogólną liczbę 21 radnych sesji uczestniczy 17 radnych. Oddano 17 głosów, w tym ważnych 17. Poszczególni kandydaci otrzymali. Wychwiarski Kazimierz 11 głosów. Marek Kubata 12 głosów. Andrzej Szczerzon 12 głosów. I Janina Kamińska 5 głosów. Członkami Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Wadowicach zostali Kazimierz Wychwiarski, Marek Kubata, Andrzej Szczerzon. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, wracamy do naszego projektu uchwały w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej. Po przegłosowaniu tej uchwały oczywiście koledzy wybiorą ze swojego grona przewodniczącego. To znaczy jest zgłoszone i się już ukonstytuowali i treść uchwały brzmiałaby następująco. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie 3 osób. Przewodniczący Marek Kubata, członek Komisji Kazimierz Lichwarski i członek Komisji Andrzej Szczerzon. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej? Proszę podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Następny projekt uchwały to jest w sprawie skargi. To jest punkt 7. Proszę pana radcę prawnego Piotra Kurcona o przedstawienie. W niniejszej sprawie do kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwróciła się pani, której inicjały są wskazane w treści uchwały, ze skargą na pracownika socjalnego, pracownika tego ośrodka. W ustawowym terminie kierownik MOPS-u rozpatrzyła skargę złożoną przez panią wskazaną w treści uchwały. I odpowiedź została wysłana za pośrednictwem poczty do skarżącej. W międzyczasie skarżąca nie odebrała tejże odpowiedzi i uznała, że w ustawowym terminie kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie dopełnił swoich obowiązków, bowiem nie rozpatrzył złożonej przez nią skargi. Po zbadaniu sprawy okazało się, że ta skarga nie została odebrana w ustawowym terminie, a została sporządzona i wysłana zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. I analizując treść skargi, która dotyczy wyłącznie strony formalnej udzielenia tej odpowiedzi, należy uznać, że kierownik nie uchybił żadnym obowiązkom, ponieważ skarga została rozpatrzona we właściwym terminie, również w ustawowym terminie przesłana do zainteresowanych, jednak z uwagi tylko i wyłącznie na to, że nie została odebrana, pani nie mogła zapoznać się z treścią rozstrzygnięcia złożonej przez siebie skargi. Także na podstawie okoliczności faktycznych tej sprawy uznać należy, że skarga jest pozbawiona podstaw. Dziękuję. Czy jakieś pytania?
Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Komisja powołana przez Radę Wodzieńską, Radę Miasta Wodzieńce oraz uważa, iż ta zaangażowanie gmin na działanie kierownika obszaru wodzieńskiego jest bezzasadna i powinna być uwzględniana. Nie dla burmistrza. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych za podjęciem uchwały jako bezzasadna skarga? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Stwierdzam, że Rada Miejska przy dwóch głosach wstrzymujących uchwała podjęła. Przystępujemy do punktu 8. To jest interpelacja, wnioski, zapytania. Kto z państwa chciałby złożyć interpelacyjne sobie zapytanie? Proszę, pan radny od razu. Jest włączony tym razem. Korzystając z uprawnień radnego gwarantowanych mi przez punkt 4 paragrafu 10 regulaminu Rady Miejskiej w Wadowicach, uprzejmie proszę o udzielenie ustnej odpowiedzi jeszcze na tej sesji, chyba że odpowiedź wymagałaby, cytuję punkt 4, przeprowadzenia dodatkowych analiz, wtedy proszę o odpowiedź pisemną. Jeszcze tylko taka formalna uwaga, ponieważ pani burmistrz posługiwała się notatką prasową i ja też notatkę prasową wykorzystam. To po pierwsze. Po drugie, pani burmistrz zdecydowała się oceniać moje zachowanie. Bardzo bym prosił, żeby wysłać najpierw, a potem zabrać się do ulubionej czynności pod tytułem ocenianie radnego Odroska. Kilka słów wstępu koniecznych do zrozumienia sensu poruszanych przeze mnie problemów, czyli przedstawienie tak zwanego stanu faktycznego. Na niedawno odbytym w Warszawie Kongresie Samorządów Polskich, jak donosi Rzeczpospolita, uznano, że jednymi z najważniejszych cech dobrego samorządu, oprócz odpowiedzialności i gospodarności, są kreatywność, elastyczność, a więc przeciwieństwo stagnacji bezmyślnego trwania, jawność, transparentność i proobywatelskość. Czy tak jest aktualnie w Wadowicach, czy tak było przez ostatnie 4 lata, a może nawet przez ostatnie 20 lat? Moim zdaniem absolutnie nie i dlatego chciałbym zadać pani burmistrz kilka pytań, wiążąc jednocześnie ze sprawami bieżącymi. Kreatywność. Dlaczego, mimo ponawianych przeze mnie interpelacji, nie utworzono w Urzędzie Miejskim profesjonalnej komórki, która zajmowałaby się aplikacjami o środki unijne, czego między innymi finalnym efektem jest zerowy stan tych inwestycji w budżecie na rok 2014, a mało tego, kierowniczka Wydziału Organizacyjnego, pani Anna Machu, usiłuje nas przekonać, że trzeba zapłacić 20 tysięcy złotych firmie zewnętrznej, aby opracować założenia strategii na lata 2014-2020, podczas gdy Starostwo Powiatowe robi to siłami swoich urzędników, przy okazji tworząc jeszcze Radę Konsultacyjną Czynników Społecznych. Można? Można, tylko trzeba chcieć i umieć. Wnioski nasuwają się, myślę, oczywiste z tego. Po drugie, drugie pytanie. Kreatywność także znaczy wykorzystanie szansy turystycznej Wadowic i to wcale niekoniecznie przez mnożenie kolejnych kosztownych drogi w utrzymaniu na tym etapie właściwie zbędnych inwestycji typu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Lecz praktycznie, po prostu praktycznie. Na przykład poprzez postulowane nie tylko przeze mnie, ale i ruch społeczny zainspirowany przez blogera Dziadunia budowę ścieżek rowerowych, tym bardziej, że błyskawicznie zbliża się termin otwarcia zbiornika przy Zatorze Świnnej Porębie, z którym można by połączyć Wadowice właśnie siecią ścieżek rowerowych. Ale do tego trzeba właśnie wizji, kreatywności, a nie odpowiadania, że się monitoruje to, co w tej sprawie robi samorząd, ale województwa. Dlatego pytanie, co dalej w sprawie ścieżek rowerowych ma zamiar zrobić nasz Urząd Miejski? Nadal, że tak brzydko powiem, tylko monitorować, co robią w tej sprawie inni? Kreatywnie, to znaczy nie pozbywając się potencjalnej kury znoszącej złote jaja, jaką mogła być gminna spółka Eko, której większość udziałów w podejrzanie pośpiesznych okolicznościach mimo protestów opozycyjnych radnych oddano małej spółeczce Tylmanowej, a teraz na ostatniej sesji pani twierdzi, pani burmistrz twierdzi, że ma się ta spółka świetnie. Dlaczego więc wyzbyto się kontroli nad nią? W czyim zrobiono to interesie? Kto tak naprawdę na tym skorzystał? Po czwarte, jawnie. Dlaczego do tej pory nie zdobyła się pani na odwagę ujawnienia wszystkich umów zawartych przez Urząd Miejski, jak to już dawno, ponownie podkreślę, siłami swoich urzędników, uczyniło na przykład Starostwo Powiatowe Wadowica? Od ostatniej sesji, gdzie na moje pytanie o tę sprawę odpowiedziała pani, że uczyni to w najbliższym czasie, minęły już prawie 2 miesiące. I co? I nic. Czy ma pani coś do ukrycia? Co w pani czasoprzestrzeni znaczy w najbliższym czasie? Jawnie. Dlaczego na przykład wzorem burmistrza Kent nie zorganizowała pani ani jednego otwartego spotkania z mieszkańcami, na które mogliby panią bezpośrednio rozliczyć ze sposobu sprawowania powierzonego pani w wyborach na czas określony mandatu? I przy okazji,
Czy pani kiedykolwiek w ciągu tych 20 lat sprawowania władzy zorganizowała takie spotkanie? Czego się pani boi? Swoich wyborców, mieszkańców, niewygodnych pytań? Urząd to nie powinno być oblężona twierdza, gdzie mieszkańców traktuje się jak natrętów, a w ekstremalnych przypadkach ciągnie się do sądu staruszków i opłaca obsługę prawną z rezerwy ogólnej do wyłącznej dyspozycji burmistrza, żeby ich skazać. Jawnie i proobywatelsko. Dlaczego wzorem wielokrotnie już przywoływanego starostwa powiatowego w Batowicach nie wpadło pani do głowy zorganizowania autentycznych konsultacji społecznych, na przykład w formie wspomnianej tu rady konsultacyjnej? Po siódme, proobywatelsko. Dlaczego pani i grupa przestraszonych radnych jest tak rozpaczliwie przeciw zabieraniu głosu na sesjach przez mieszkańców i partycypowaniu przez nich w podziale wspólnych pieniędzy poprzez tak zwany budżet obywatelski? Czego domagała się w swoich projektach uchwał grupa radnych właśnie proobywatelskich? A co już jest normą prawną, nie tylko w Krakowie, ale i w niedalekiej Kalwarii Zabrzydowskiej? Czego się pani boi? Czego się boją popierający panią radni? Głosu ludu, vox populi? Już niedługo i tak i panią, i tych radnych, i nas, radnych opozycyjnych. Wyborcy rozliczą, do bólu rozliczą. Sprawy zaległe. Proszę po pierwsze o podanie w ciągu dalszej sprawy instalacji oświetlenia na przejściach dla pieszych, które według pana Szczura Zdzisława są bezpieczne. Tam miały być robione pomiary, gdzieś na korytarzu pan kierownik Krupnik zrzucił mi hasło, że podobno pomiary zostały zrobione, że czegoś tam nie wykazały. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Co dalej? Bo pan Szczur czuje się bezpiecznie. Myślę, mam nadzieję, że mieszkańcy też będą się czuli bezpiecznie. Sprawa druga zaległa. Proszę o podanie dokładnego terminu ujawnienia pełnego rozliczenia inwestycji, tak zwanej rewitalizacji rynku i ulic przeległych. Termin podany na poprzedniej sesji przez panią skarbnik jako ostateczny właśnie mija. Po następne, sprawa obsługi prawnej. Na podstawie protokołu z poprzedniej sesji i wypowiedzi zarówno pani, jak i pani skarbnik, trudno się było zorientować, kto w końcu zajmuje się tak zwaną obsługą prawną urzędu. Bo występował pan Kołcon, a jednocześnie usłyszałem, że nie będzie prawników na etatach i że zostanie rozstrzygnięty przetarg na obsługę. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że tylko w pierwszym półroczu już dopłacono do kosztów obsługi prawnej 32 500 zł, a przed nami następne miesiące, które zdaje się, i myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię, będą obfitować kolejne niekoniecznie wygrane procesy. Mało tego. Stwierdziła pani, że i tak oprócz kancelarii z przetargu, to cytuję wszystko, będzie pani do poszczególnych spraw korzystała dodatkowo z, cytuję, odpowiednich z protokołu prawników. Podsumowując, proszę więc o wyjaśnienie, kto wygrał przetarg na obsługę prawną oraz ile razy, to pytam konkretnie, i z jakich powodów wynajmowała pani dodatkowo odpowiednich prawników, aby na przykład pozywać staruszków czy bronić się przed pozwami za publiczne, podkreślam, publiczne pieniądze. Po kolejne, sprawa modernizacji budynku telekomunikacji polskiej SA. Zakamuflowana, co charakterystyczne, w tak zwanych wyjaśnieniach na zadane przeze mnie pytania, kiedy na ostatniej sesji usłyszałem, cytuję, w ciągu tego roku budżetowego przystąpiliśmy do przygotowania nowych koncepcji zagospodarowania tego obiektu i w związku z tym nie chcieliśmy rozpoczynać tam prac remontowych. Kto przystąpił? Jakie to zmiany? Dlaczego radni nic o tych zmianach nie wiedzą? Czy to jest prywatny budynek, prywatne pieniądze? I teraz notatka prasowa. Pani burmistrz, może pan przewodniczący pozwala, to ja sobie pozwolę. Powiem szczerze, że nie umieściłem tego tutaj, ponieważ dostałem to dopiero bezpośrednio przed sesją. Oto notatka, którą pani cytowała, bo rozumiem, że można cytować. Burmistrz Wadowic Tomasz Gest. Czego najbardziej potrzebują mieszkańcy miasta? Jak się okazuje, wcale nie pracy komunikacji publicznej, dróg i mostów, tylko Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej takiego tworu ogłosił magistrat. Nie będzie to jakaś tam budka. Zamierzenia są ogromne. Jak zaznaczono w ofercie, jednym z warunków stawianych projektantom jest doświadczenie w projektowaniu obiektów o kubaturze minimum 2000 m sześciennych. Mamy już dwa muzea, jedno miejskie, a drugie papieskie i MSIT, czyli Małopolski System Informacji Turystycznej, a także muzeum prywatne, tak więc turystów można dopieszczać. To po co jeszcze wydawać pieniądze na coś takiego? No chyba, żeby znów zatrudnić swojaków i ogłosić, że przecież nowe miejsca pracy stworzono. Zastanawiam się, gdzie taki budynek można wybudować. Chyba tylko przy rynku albo jego okolicy, tak żeby turyści mieli do centrum blisko. Ja taki wolny plac znalazłem tylko przy ulicy Wojtów, chyba że nad całym rynkiem zrobi się szklany dach. I po kłopocie pytanie. Krakowska. Tejże samej pani cytowała, prawda? I teraz tak, jest pytanie z tym związane z notatką prasową. Jakie zamiary ma
urząd, a przede wszystkim pani burmistrz oczywiście, która jest kierownikiem tego urzędu, w sprawie najpierw rozumiem wykonania przetargu na dokumentację czy koncepcję, a później ewentualnie ładowania pieniędzy w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, tak jak to się tutaj nazywa. Czemu to ma służyć? Komu to ma służyć? W jakim terminie? Za jakie pieniądze? To jest ta informacja, której, jak mówię, nie miałem tak przedmiotu, ale ponieważ można cytować, proszę uprzejmie. I reasumując, tak jak do tej pory model zarządzania gminą nie spełnia ani jednego z przywołanych na Kongresie Samorządów Polskich cech dobrego samorządu. I w związku z tym jest nie do przyjęcia, moim zdaniem, jako sposób na dalsze marnowanie szans rozwojowych naszego miasta i gminy. Tu potrzebni są nowi ludzie i nowe metody. Po prostu nowe padowice. Kampania wyborcza? Dobrze, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby? Pani Stylana Rodyńska. Wysoka Rado, pani burmistrz. No muszę powiedzieć, nie wiem, jaki przykład pan od Rozek daje młodzieży, tak zachowując się w stosunku do burmistrz i kobiety. A ja mam swoją interpelację i zapytanie do pani burmistrz. Jak byliśmy zwiedzić pawilon E, pani wicestarosta Królik mówiła o drodze wewnętrznej, łączącej ulicę Karmelicką z ulicą Spółdzielców. Ja wiem, że była mowa o ulicy łączącej ulicę Karmelicką z ulicą Fatimską. Ponieważ jest to droga gminna, chciałam uzyskać odpowiedź od pani burmistrz. W związku z tym, że ze szpitalem jestem związana po wieku i dalej zajmuję się osobami niepełnosprawnymi, to ten problem jest mi bardzo bliski i już mam takie wrodzone pomaganie tym słabszym i dlatego stąd moje pytanie. W związku z tym, czy droga będzie budowana, czy to jest droga gminna, czy to będzie ulica. Bo pani Królik mówiła, że to droga wewnętrzna, a ja wiem, że były przymiarki do ulicy. Ma to ułatwić oczywiście przedostanie się mieszkańców, czy wszystkich, którzy będą korzystali ze szpitala. A przy okazji chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że warunki w szpitalu się poprawią dla chorych, dla personelu. Chciałabym również dodać, żeby to nie było kosztem tego personelu medycznego, tak zwanym zaciskaniem pasa. Proszę pani Maria Zadora. Poczułam się troszeczkę obrażona słowami skierowanymi przez kolegę radnego, że mówi o przestraszonych radnych. To nie znaczy, że tutaj jak ktoś nie zabiera głosu. Są komisje, jesteśmy też na co dzień radnymi, którzy z różnymi problemami zgłaszają się do poszczególnych komórek urzędu i załatwiają wiele spraw. A to stwierdzenie przestraszeni radni jest, no... Ja przynajmniej poczułam się bardzo, nie czuję się tą przestraszoną radną. Dziękuję. Dziękuję pan radny Wojewódzka. Bo pani Mario, niektórzy radni myślą, że jak będą krzyczeć na sesji i nie robić nic w trakcie kadencji, to że na tym wygrają i ludzie ich wybiorą. Już niedługo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Pan już zadał pytania. Proszę pani burmistrz. Odnieść do słów pani Marcie. Proszę państwa, bardzo wam dziękuję, ale ja się nie obrażam. Nie ma się na kogo obrażać. Naprawdę. Mnie tylko razi te uśmiechy, jak mówi pan przewodniczący, bo bardzo ładnie mi tu powiedział pan profesor Kuzon, który uczył w szkole średniej. 18-letni uczeń, który by się tak zachowywał na na lekcji, zostałby przez profesora wyrzucony za drzwi. Na pytania, które zadawał pan Drozek, bo interpelacje i pytania to są pytania. Pyta się o to, czego się nie wie. Wiele to było jego komentarzy
jego opinii, kompletnie się z tym nie zgadzam, zostawiam je bez komentarza. Będę teraz prosiła pracowników, żeby ściśle odpowiadali na te problemy, o które je poproszę. Bardzo proszę, pan Krupnik, ścieżki rowerowe. Przy stole tutaj jest mikrofon, proszę. Ogłoszony jest przetarg na wyrównanie toru, byłego toru kolejowego w stronę Czartaka na długości około 2 km i tam będzie planowane i wykonane w tym roku początek ścieżki rowerowej. Co w przyszłości z nowym finansowaniem? W nowym finansowaniu to będzie bazą, powiedzmy sobie, do uzbrojenia w jakieś dodatkowe elementy przy Ośrodku Kultury na Zbywaczówce planowana jest realizacja drugiego etapu tego, który przewiduje między innymi w cudzysłowie zajezdnię rowerową, wypożyczalnię rowerów, no i dalej w stronę praktycznie przepisy ruchu drogowego pozwalają tam, gdzie jest prędkość ograniczona co najmniej do 70 km jeździć po chodnikach, więc do Czartaka w tym roku będzie można jeździć na rowerze. Dziękuję bardzo. I to, proszę państwa, są informacje wiadome, uchwalaliśmy budżet, te kwoty tam są przecież uwzględnione. I naszą ideą to nie jest tylko budowanie ścieżki rowerowej, dlatego że w przyszłym roku będzie napełniona woda w jeziorze Muchackim. Ścieżki rowerowe mogą powstawać tam, gdzie to tylko będzie możliwe, ale to jest jedna ze ścieżek, która już jest w tym roku. Jeżeli chodzi o pytanie o eko, jest to pytanie obraźliwe, nieznajomość tematu. Wszystko o eko było mówione na sesji nadzwyczajnej. Jeżeli chodzi o umowy, bardzo proszę panią Makuch, czy znany jest już termin, kiedy te umowy będą udostępnione? Proszę o to. W związku z tym, że realizujemy taki program w połączeniu, aplikacja będzie razem umowy i razem z zamówieniami publicznymi, firma, która zajmuje się tym OrgService, troszeczkę nam opóźnia, także przepraszamy bardzo, myślę, że od 1 lipca to będzie już zrealizowane. I proszę państwa, jeżeli chcecie o coś zapytać, proszę pytać. Nasz urząd jest jawny, niczego się nie boimy. Proszę słowami pana Odrozka się nie przejmować, mieć własny rozum i o wszystko pytać. Jeżeli chodzi o spotkania z mieszkańcami, no nie jest to pytanie. Pan Odrozek po prostu nie wie, co ja robię, czy się spotykam z mieszkańcami, czy się nie spotykam. Zapewniam, że się spotykam. Efekt referendum to jest też tego wynik. Jeżeli chodzi o sygnalizację świetną, jeżeli ma pan, panie inżynierze Krupnik, ostatnią odpowiedź z Generalnej Dyrekcji, to proszę ją przeczytać. Jeżeli nie, proszę ją przesłać panu Odrozkowi. Znaczy, przeczytam może, żeby wszyscy wiedzieli w jaki sposób. Więc w nawiązaniu do wizji lokalnej ze stycznia tego roku i zgodnie dokonano analizy zasadności sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulicy Bałysa. I zgodnie z takim rozporządzeniem ministra infrastruktury, które określa szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczenia na drogach, są określone pewne kryteria. I te kryteria do analizy to jest natężenie ruchu pojazdów, obciążenie ruchem pieszym, widoczność na skrzyżowaniu oraz zdarzenia drogowe w okresie ostatnich 12 miesięcy. Oceny cząstkowe dla tego skrzyżowania wyglądają następująco. Natężenie ruchu pojazdów 13 punktów, obciążenie ruchem pieszych 0, widoczność na skrzyżowaniu 0, zdarzenia drogowe 0. Kryterium łączne oceny potrzeby zastosowania sygnalizacji świetnej wynosiło 13 punktów. Według dziennika urzędowego tam zasłonącego punktacja wartości mniejszej niż 50 punktów, analizowane czynniki nie wskazuje na potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej. Bardzo dziękuję. Czy jest pan Brzyk? Czy jest już dokładne rozliczenie rewitalizacji? Czy pani skarbnik wie? Bo wiem, że to już jest wszystko na ukończeniu. Tak, to znaczy trwają jeszcze prace,
te, które wynikają z kontroli. Odnosząc się tutaj do słów pana radnego Drozga, ja nie podawałam żadnej daty, mówiłam tylko o tym, że po zakończeniu tych prac kontrolnych, które trwają. Ale proszę państwa, prace są na ukończeniu. Zakwestionowano nam chyba 0,01%. Jest to kilka tysięcy złotych. Też o to chcemy to wyjaśnić z Urzędem Marszałkowskim i naprawdę na dniach będzie to wszystko rozliczone. Jeżeli tylko będzie, to przekażemy panu tą informację. Jeżeli chodzi o obsługę prawną, to w naszym Urzędzie Obsługę Prawną wygrała firma adwokatów Kołcon Kurowski i ona się zajmuje obsługą prawną naszego urzędu. W tym roku nie korzystaliśmy z pomocy firm zewnętrznych. Korzystaliśmy w latach ubiegłych. Mieliśmy taki proces, ktoś chciał wyłudzić od gminy, nie będę tutaj mówiła szczegółów, około 140 tysięcy złotych. Sprawa była dosyć poważna, to duży uszczerbek dla gminy. Musiała to prowadzić specjalna kancelaria prawna. Wygrała to w naszym imieniu i o tego typu sprawach mówiłam, jeżeli wymieniałam, że być może do poszczególnych spraw będzie potrzeba dodatkową kancelarię czy dodatkowego prawnika wynająć fachowca w danej dziedzinie. Nie wiem, jakiego staruszka pan tutaj cytuje. Powiem państwu tylko, bo to aż wstyd jest tutaj o tym mówić. Jeżeli chodzi o tą sprawę, o którą myślę, nie jest to żaden staruszek, jest to długoletni grabarz, który na rozprawach sądowych mówił, że ćwiczy kulturystykę. Oskarżała go prokuratura, nie ja, także żaden prawnik z urzędu nie był w to zamieszany. Proszę nie mówić, jak ja mówię, proszę zachować minimum kultury. Gdyby ten pan przy pierwszych czynnościach policyjnych zreflektował się, nie dał się namówić przez pewne osoby do tego, które mu mówiły, że ten proces ma wygrany, nie musiałby ponosić kosztów, nie byłoby rozpraw ani jednej, ani rozprawy teraz drugiej odwoławczej. Wszystko to niestety przegrał, zaufał, ponosi tego konsekwencje. Jeżeli chodzi o ten cytat z gazety, no to tak jak wielokrotnie już to mówiłam, dziennikarze, jeżeli to ta sama pani pisała, bo autora pan nie wymienił, z Gazety Krakowskiej nie relacjonują, tylko wyrażają swoją opinię, miała takie prawo. Ale wy państwo wszyscy wiecie przecież, o co chodzi. Mówiliśmy to przy absolutorium, bo część środków z tamtego roku na ten cel nie była wykorzystana. Czekaliśmy na ogłoszenie dokładniejszych założeń na wykorzystanie środków 2014-2020. W tej chwili już wiemy, że będziemy mogli skorzystać ze środków z tak zwanej rewitalizacji. Chodzi o obiekt właśnie tej telekomunikacji i on będzie wykorzystywany na obsługę ruchu turystycznego. Jest to pojęcie bardzo szerokie. Między innymi będzie tam przeniesiona informacja turystyczna, dlatego że nasza informacja turystyczna ma za mało pomieszczeń, potrzeba więcej stanowisk komputerowych, więcej stanowisk do rezerwacji. Będą się znajdowały toalety, będą się tam znajdowały pomieszczenia do przechowywania bagażu. Będzie tam się znajdowało miejsce, w którym będzie można odpocząć, zjeść coś, napić się kawy czy herbaty. Jeżeli się uda, to na najwyższym piętrze będzie taras widokowy i na pewno będzie to oddane w komercję. I rzecz, która jest bardzo taka futurystyczna, ale dosyć ładna, tylko zobaczymy, jak to w tych naszych koncepcjach już wyjdzie, czy to jest możliwe. Będzie połączenie tego obiektu poprzez ulicę Wojtyłów bezpośrednio z ulicą Kościelną przy Muzeum Miejskim i Muzeum Papieskim nad tym ogrodem, który tam się znajduje. I będzie to kompleks, który będzie służył wszystkim turystom i pielgrzymom, którzy będą odwiedzali Wadowice. Potrzebne jest takie miejsce, brakuje wielu podstawowych funkcji dla turystów w centrum miasta i po to, żeśmy zresztą ten obiekt od telekomunikacji kupili. Jeszcze raz powtarzam, musimy zrobić koncepcję. Jeżeli nasz projekt zostanie zakwalifikowany, będziemy robić projekt i będzie to finansowane
z pieniędzy 2014-2020. Oczywiście jakiś wkład własny być powinien i w dziale, który się nazywa rewitalizacja. Także ja dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pytania pani Stanisławy Wodyńskiej, właściwie powinnam to powiedzieć przy szpitalu, bo oprócz tego, że my jako samorząd, właśnie jest ta dotacja celowa 750 tysięcy złotych w tym roku, to no, państwo to pewnie wiecie, no nie wie radna od rozrywki, nie wie pani Stasia to pyta i słyszała od pani Królikowej nie bardzo do końca jak to jest tą drogą. Chcemy wybudować drogę od ulicy Fatimskiej do szpitala. Po pierwsze, żeby było drugie połączenie ze szpitalem, bo w tej chwili wyjazd do szpitala jest tylko jeden. To jest dosyć tam trudne i uważam, że wprowadza zamieszanie dla samochodów, które nie korzystają z usług medycznych. Jeżeli się uda, to powinno być połączenie z ulicą Karmelicką poprzez drogę techniczną, która teraz jest wykorzystywana do budowy pawilonu E. I powinna być to droga publiczna, nie wewnętrzna, tylko droga publiczna. W tej chwili jesteśmy na etapie wykupywania gruntów między ulicą Fatimską a szpitalem i rozmowami z zarządem powiatu, no bo częściowo przy szpitalu ta droga przechodzi po terenach, które są terenami Skarbu Państwa. Także na pewno cała ta droga nie powstanie szybko, ale no myślę, że w najbliższej kadencji będzie, z tym, że w pierwszym etapie to będzie połączenie od Fatimskiej do okolistego pawilonu E. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze jakaś interpelacja? Bardzo dziękuję za to dokładne przekazanie, że będzie to ulica. Cieszę się. Przygotowałam wniosek o nadanie imienia tej ulicy. Proszę państwa, imię to dobrze by było, żeby nosiło imię doktora Józefa Sołtysika. Proszę państwa, chciałam krótką biografię, taki biogram przeczytać. Jest to mój wniosek. Chcę po prostu tego, mimo że jeszcze ulicy nie mam, ale jest to mój wniosek. I jeśli państwo możecie, to proszę posłuchać o tym wspaniałym doktorze, przyjacielu, chory. Doktor Józef Sołtysik urodził się 1 grudnia 1985 roku w Lwowie. Gimnazjum ukończył w Krakowie, a następnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 12 roku tytuł doktora wszechnauk lekarskich. Od 1 listopada 1922 roku rozpoczął pracę w Wadowicach na stanowisku dyrektora szpitala powiatowego i ordynatora oddziału chirurgicznego i funkcję tę pełnił do 1953 roku. W Wadowickim szpitalu przepracował 31 lat. Był lekarzem o bardzo wysokich kwalifikacjach. Posiadał drugi stopień specjalizacji w zakresie chirurgii. Przy doktorze Sołtysiku nabrało doświadczenia kilka pokoleń lekarzy. W latach międzywojennych położył duże zasługi dla rozbudowy szpitala. Budynek został zmodernizowany, nadbudowano drugie piętro, zainstalowano wodociąg, centralne ogrzewanie, urządzono prosekturę i kaplicę szpitalną. Lata wojny 1939-1945 to trudny i dramatyczny okres w życiu doktora Sołtysika. Wraz z rodziną został zmuszony do opuszczenia Wadowic. Po powrocie z ucieczki został pozbawiony stanowiska dyrektora i wysiedlony ze swojego domu. Pracował jako drugi lekarz i ordynator oddziału chirurgicznego. W swoim życiorysie w 1953 roku napisał: polityką się nie zajmowałem i nie należałem do jakichkolwiek stowarzyszeń politycznych, aczkolwiek współtworzył w szpitalu wadowickim Armię Krajową w okresie okupacji, kiedy rozpoczęły się prześladowania Polaków, stanął po stronie patriotów, którzy podjęli odważnie walkę z wrogiem. W 1953 roku został zwolniony ze szpitala, no były to czasy stalinowskie, wszyscy pamiętamy, ale nie zaniechał pracy zawodowej i pracował jako lekarz kolejowej służby zdrowia i szkolnej służby zdrowia. Łącznie w Wadowicach przepracował 44 lata. W 1938 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, po wojnie Krzyżem Partyzanckim.
a w 25-lecie pracy uhonorowany tablicą pamiątkową w szpitalu. Tablica ta znajduje się w dawnej izbie przyjęć. Napis na tej tablicy brzmi: doktorowi Józefowi Sołtysikowi, dyrektorowi szpitala w Wadowicach, w uznaniu zasług położonych na polu społecznym dla dobra chorych i rozwoju szpitala z okazji 25-lecia jego pracy wmurowuje społeczeństwo Wadowic z datą 1 listopada 1947 rok. Rada Narodowa wówczas jednogłośnie nadała mu honorowe obywatelstwo Wadowic. Zmarł 5 marca 1973 roku, w 88 roku życia. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Doktor Józef Sołtysik pozostawił w naszym mieście trwałe ślady materialne, duże podwaliny w rozwój szpitala i pamięć w umysłach wielu pokoleń, zwłaszcza tych starszych. Jakże nie uhonorować jego imieniem nowo powstałej ulicy naprzeciwko starego szpitala, w którym przepracował 31 lat. Doktor służył Wadowiczanom w trudnych chwilach choroby, był ich przyjacielem. Leczył między innymi całą rodzinę Wojtyłów, czyli rodziców, brata, Ojca Świętego. Zawsze służył pomocą, stąd wdzięczną pamięć Ojca Świętego w stosunku do jego osoby. I przy każdej okazji, kiedyśmy jako służba zdrowia, byli z pielgrzymką Ojca Świętego, zawsze pytał Ojciec Święty o doktora Sołtysika. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za udział w 30. sesji Rady Miejskiej. Ogłaszam jej zakończenie. Nie może pan ogłosić. Jest paragraf 10, punkt 5. Radny, który jest nieusatysfakcjonowany, ma prawo żądać wyjaśnień. Ja cały czas mam rękę, pan nie uwzględnił. Bardzo proszę uwzględnić, zgodnie z regulaminem. Pani burmistrz prosiłbym, żeby pani nie wychodziła, bo ja do pani się chcę zwrócić. Oto kultura, pani burmistrz, proszę z tym mowę. Bardzo proszę. Proszę. No do nieobecnej pani burmistrz, myślę, że jest mnóstwo osób, które jej przekażą. Pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o wygranie przetargu przez firmę Kołson Kurowski, chciałbym zapytać, no teraz nie wiem, do kogo się zwrócić, będę do krzesła tam mówił mniej więcej. Nie mam się na kogo obrażać, cytując panią burmistrz. Czy pan magister Bartłomiej Tkacz jest także pracownikiem tej kancelarii, bo jeden z druków jest podpisany i zatwierdzony przez właśnie pana magistra Bartłomieja Tkacza. Pani burmistrz stwierdziła, że tylko ta kancelaria obsługuje, nikogo zewnętrznie nie powoływała. To jest takie jedno pytanie. Drugie pytanie, gdzie jest trochę niejasności, też chciałem zapytać panią burmistrz, będę się zwracał więcej w kierunku, gdzie przed chwilą jeszcze była. A mianowicie w sprawie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Jej zapowiedź jest na tyle enigmatyczna, że wymaga uzupełnienia. Po pierwsze, stwierdziła pani burmistrz, że te pieniądze będą sfinansowane, między innymi także ze środków Unii. Pytanie, kiedy i ile środków gmina ma zamiar zainwestować w tę modernizację, tego rewitalizację tego budynku? To po pierwsze. Po drugie, stwierdziła, że to będzie oddane w komercję. Chciałem zapytać, pani burmistrz, której ja nie wiem, dlaczego pan przewodniczący nie interweniuje, kiedy ona wychodzi, a do niej są rzucane słowa. Dobrze, w porządku. Jeżeli tak, to nie przychodzi w ogóle. Lekceważące to jest moim zdaniem, ale bez znaczenia, dobrze. I to jest moje drugie pytanie. No i wreszcie trzecie pytanie, no to w zasadzie zadam pisemnie, bo wolałbym pisaną odpowiedź uzyskać. Więc te dwa pytania główne. Obsługa prawna, rewitalizacja. Teraz do pani Marii, która zgodnie z zasadami, które pozostały, ja bardzo panią Marię szanuję, chciałem odpowiedzieć tylko. Tam w tej mojej interpelacji była mowa przez strasznych radnych, w momencie głosowania nad oddaniem głosu, tylko tego to dotyczyło, proszę posłuchać uważnie, odsłuchać potem, głosowania nad oddaniem głosu mieszkańcom oraz głosowania nad budżetem obywatelskim. Tylko tego. Natomiast ja bardzo dziękuję pracę pani Marii jako radnej. I dziękuję. Dziękuję wszystkim za udział. Kończę 30. sesję Rady Miejskiej. Ogłaszam i zakończę.